ale o tym później, zacznijmy od książki. Więc tak, no takie pytanie, wiem, że dzisiaj Kasia jest w ogóle po 4 wywiadach, więc wiecie, kochani, jest taka kochana, że tutaj z nami jest. Więc wiem, że pewnie każdy Cię dzisiaj pytał o to pytanie. Skąd ten tytuł Powrót z Bambuko, więc ja może zapytam inaczej, jakby czym dla Ciebie było Twoje Bambuko? No, rozpoznałam, jakby żałuję bardzo, że zajęło mi to aż tak wiele lat, ale takie poczucie, że coś, że jakiś rodzaj pustki, takiego, jakiś rodzaj przykurczu w sobie, to czułam od zawsze, mam wrażenie, że miałam wrażenie, jakbym może posiadała skrzydła na przykład, dajmy na to, ale nie miała absolutnie pojęcia, że potrafię ich użyć, albo że one w ogóle są w stanie wykonać jakikolwiek ruch. Poza tym, że skrzydła to jest świetna moim zdaniem metafora tego stanu, ponieważ one się znajdują na plecach, czyli jeżeli nie wykonują ruchu, to nie sposób ich tak naprawdę zauważyć. Musiałam uwierzyć, że istnieje w człowieku potencjał na tak zwany wysoki lot. Ale ja nie miałam poczucia, że jest mi to dane, że ja będę w stanie kiedykolwiek czuć się swobodnie w ciele, w umyśle, w życiu. Tylko raczej miałam wrażenie, że właśnie tak sobie, że to jest jakieś takie siermiężne to moje całe. Urwało. Urwało nam Instagram. Czekajcie, kochani. Oh no way w ogóle. Poczekajcie, kochani. Jak to możliwe? Jak to możliwe? Nigdy mi się to nie zdarzyło. No nic. To nic, ja później sobie zedytuję i wrzucę na Instagram wycięło całą nas. Nagrę. Wycięło nas, kochani, czekamy na was. Ale nic nie powiedziałam, odkąd nas wycięło, tak. Więc jakby kontynuuję. Jak to się stało? No. Nie wiem, może nie wiem. No dobra, kontynuujemy. Bambuko przyszło. Tak, człowiek, tak miało być. No. Jeszcze nie wiemy dlaczego, ale tak. Ale tak miało być. Ja później wrzucę całą wersję na ten Tak więc kontynuując, no po prostu miałam takie poczucie, jakbym trochę nie wiedziała za bardzo, jak żyć, tak żeby być zadowoloną. Ciągle zmagałam się z jakimś takim nadmiarem, czasami bardzo, bardzo wyrazistych emocji. Nie do końca wiedziałam, jak nimi zawiadywać. Mhm. One mnie często przytłaczały, zalewały. Miałam w sobie dużo złości. Mhm. Nie wiedziałam tak naprawdę na co i skąd ona się wzięła. Krótko mówiąc, wiedziałam, że jest tutaj teren, któremu trzeba się przyjrzeć we mnie. No i wiele, wiele lat temu, jeszcze byłam chyba, nie wiem, no bardzo młodą osobą, ja już wtedy szukałam odpowiedzi na pytanie, co z tym zrobić, jak to zrobić, więc krótko mówiąc, czytałam strasznie dużo, bo książki zawsze były, zawsze mnie otaczały, zawsze były dla mnie no, terenem, który mi pozwalał odetchnąć, uciec, czyli pierwszy kierunek, w którym się zwróciłam, to była literatura, szukałam, po prostu szukałam naprawdę w wielu przeróżnych miejscach, bardzo wyglądałam ludzi, którzy mogą mi pomóc, znaczy opowiedzieć coś, powiedzieć, co to jest, co mnie tak uwiera, albo jak pracować z emocjami, czy jest możliwe osiągnięcie stan bez emocji na przykład, bo wydawało mi się, że to jest największe moje pragnienie. I to trwało strasznie, strasznie wiele lat. I nie przynosiło w zasadzie żadnych jakichś spektakularnych A efektów. Ile miałaś lat, jak już zaczęłaś szukać? Bo wydaje mi się, że to było dawno temu, że jakby w bardzo nie, ja młodym wieku chyba stałaś sobie sprawę. Ze 20 lat, kiedy tak naprawdę czułaś, ja już zaczęłam już powoli gdzieś tam szukać. Czyli te wszystkie lata naprawdę bez przerwy utrzymywałam się w tym stanie poszukiwania. Ale mówię, bez efektów. Cały czas po prostu byłam takim garbuskiem trochę jednak. I muszę przyznać, i to jest wspaniała wiadomość dla wszystkich ludzi, którzy lękają się 40, że 40 to był taki moment, kiedy naprawdę to wszystko przyspieszyło. I ja wtedy po raz pierwszy w życiu poczułam bardzo głęboko w sobie, że to jest właściwie teraz cel mojego życia, że mnie interesuje tylko to. Ja po prostu nie chcę dłużej próbować, ja chcę sprawdzić, ja chcę w praktykę już teraz wejść, po prostu. A to jest fajne, wejdę Ci w słowo tylko na chwilę, dlatego że często ja od ludzi słyszę, że dlaczego tak późno zdałam sobie z tego sprawę. Jak inaczej wyglądałoby moje życie, gdybym wiedział to mając 20 lat, albo tam jeszcze mniej nawet. Czasem młodzi ludzie naprawdę tak mówią, a czasem i ja często mówię, że nie wiadomo, bo możesz wiedzieć to mając 20 lat, ale jest coś takiego w tej, po pierwsze naprawdę tylko dlatego, że wiemy ile razy jeszcze trzeba spróbować chodzić tymi różnymi ścieżkami, uczyć się tej nowej drogi, tego wychodzenia z tego bambuko, że czasem naprawdę i tak nawet jakbyś się dowiedział, dosłownie jakbyś się dowiedział o tym mając 20 lat, to może dopiero byś umiał wdrożyć to w życie mając 40. Ja zawsze tak mówiłam i jakby jest to też, ja sama wiem, że ja gdzieś 10 lat temu zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że moje życie chyba jest bambuko. W ogóle to jest zajebista w ogóle nazwa.
Ale tak naprawdę teraz, mając 40 lat, to ja dopiero naprawdę wychodzę z tego bambuku, mogę Ale powiedzieć. też ja mam dokładnie to samo poczucie. Widzę od 3 lat z kawałkiem, że moje życie się bardzo zmieniło. Na pewno no, czuję się inaczej. Mam rozpuszczone mięśnie. Jestem po prostu, czuję się naprawdę tak bardzo inaczej niż przez te wszystkie lata wcześniej, że wiem, że to wszystko działa, że naprawdę można osiągnąć taki stan jakiegoś bliskiego, dobrego kontaktu nareszcie ze sobą. Ale wiem na pewno, że tutaj no po prostu tu nie ma ani jednego czasu dla wszystkich, ani metody dla wszystkich. Każdy to jest bardzo indywidualne i uważam, że trzeba sobie pozwolić właśnie na to, żeby przyjąć, że mamy prawo docierać do pewnych miejsc, rozprawiać się z pewnymi kwestiami dokładnie w momencie, kiedy poczujemy, że to jest nasz moment, bo wcześniej się po prostu tego nie da zrobić. Ludzie mogą nam przynieść, nie wiem, klucze do szczęścia i powiedzieć, tu są klucze, cały pęk, a to są te drzwi. I my nie będziemy wiedzieli kompletnie, jak to zrobić, bo to jest gotowość. My też myślę sobie, ostatnio o tym dużo myślałam, że człowiek zaczyna tak naprawdę się zmieniać wtedy, kiedy już naprawdę, ale tak naprawdę wie, że już dłużej nie chce żyć tak, jak żył. Po prostu. I to jest już tak, jest tak zmęczony, albo tak zły, że żyje tak, jak żyje, a to jest takie niemiłe życie, takie pełne jakichś potknięć i cierpień, że aż postanawia, że okej, potknięcia będą, ale naprawdę ja chcę już zmiany. Po prostu wiem to, no. Tak. Tak, to jest też fajne, bo ja często na przykład, często też ludzie mnie się pytali, albo sama się w ogóle zastanawiałam, czy jest możliwość jakby właśnie stawienia się do życia, mówiąc moją nomenklaturą, zanim po prostu świat ci się zwali na głowę, prawda, czy idzie tego uniknąć. I jakby gdzieś w sercu wierzę, że są na pewno wśród nas na ludzie, pewno którzy... Są tacy, tak. Którzy gdzieś z takiej innej intencji, ja chcę innego życia, zwłaszcza to nowe pokolenie, wierzę, że to już naprawdę będzie inna świadomość. Natomiast większość nas, czytając naprawdę setki książek, rozmawiając z tysiącami ludzi już na ten moment, większość z nas naprawdę potrzebowała tak już tak bardzo nie lubić tego miejsca, w którym jest, tak. I już tak być zmęczonym sobą i życiem, że jakby naprawdę czasem dotykasz dna po to, żeby się od niego odbić. Tak, ale no mówię, tak jak mówisz, wierzę, że są osoby, które potrafią, mówię, my jesteśmy bardzo do siebie podobni, jakby z tego samego stworzeni, takie tak. mam wrażenie, natomiast jednak jesteśmy różni, mamy swój czas, swoje momenty, swoje metody i każdy ma prawo do tego, właśnie uważam, jestem przeciwna temu takiemu ujednolicaniu ludzi na tych różnych poziomach, szczególnie tak ważnych, jak na przykład, nie wiem, relacja z samym sobą. To jest, my mamy prawo wybrać sobie samodzielnie. Natomiast rzeczywiście potwierdzam, że taki moment już straszliwie trudny, taki właściwie, kiedy możemy albo się rozpaść wraz z tym światem, który na naszych oczach się rozpadł, albo po prostu uznać, że będziemy przy sobie w takim momencie i że nie puścimy siebie w tej chwili i spróbujemy się właśnie od tego odbić, no to potwierdzam, że jest skuteczne. Może nie dla wszystkich, ale naprawdę u mnie tak to zadziałało, że taki ostateczny moment, kiedy po prostu po 40, czyli w sumie, no mówię, 3 lata temu z kawałkiem to się wydarzyło i po prostu ja wtedy naprawdę podjęłam ostateczną decyzję, że ja już nie chcę żyć tak, jak żyłam. No, że to, co mi zostało do przeżycia, to już bym chciała inaczej. No. Czy powiedziałabyś, że twoja książka Powrót z Bambuko jest właśnie między innymi o tej całej podróży wychodzenia z tego, te ostatnie, ile lat gdzieś tutaj byś włożyła? No tutaj to jest całe życie. Tak, bo tu są też wspomnienia bardzo, bardzo stare. Tak. Też taka refleksja nad tym, opowiadam o swoich, znaczy podaję swoje przemyślenia z perspektywy, czyniąc z perspektywy osoby dorosłej na temat tego, co mi się kiedyś przytrafiło, czyli jakby no jestem już starszą, dojrzałą kobietą, która siada na kamieniu i po prostu analizuje. I właściwie ta książka służy temu, żeby, to nie jest drogowskaz, broń Boże, ja nie mam, ja nie potrafię pokazać, nie potrafię nauczyć, ja nie umiem takich rzeczy. Natomiast być może chcę, dlatego opowiadam swoją jakby historię też, miejscami posługuję się zdarzeniami takimi, które rzeczywiście miały miejsce po to, żeby po prostu zainspirować kogoś do tego, żeby sam wybrał to, co mu smakuje. Tak. Ja nie chcę powiedzieć, co jest pyszne, ja chcę, smakowite. Ja chcę, żeby wszyscy dali sobie być może czasami po raz pierwszy w życiu prawo do tego, żeby zadać sobie pytanie, co ja w ogóle lubię połknąć. Tak. I powiedzieć, to jest to. Czyli to nie jest metoda na życie dla wszystkich, to jest moje przeżycie, natomiast
bardzo bym chciała i mam nadzieję, że tam jest zawarte to moje największe pragnienie, żeby może ktoś po prostu poczuł taką zachętę do tego, żeby uwierzyć po prostu, że jest no, przeboski w środku i spróbował się do tego dokopać. Wiesz, dlaczego zapytałam, ile lat byś tutaj włożyła i powiedziałaś całe życie? Dlatego, że czasem sama, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja zdecydowanie tak miałam, gdy już byłam tak zmęczona swoim starym życiem i szukałam tej nowej drogi, to myślałam właśnie, że to zajmie, wiesz, rok i w ogóle rok nawet nie. Myślałam, że to będzie jeden kurs, jedna książka, później okej, może rok, później 3 lata i że to nagle ja wyjdę, już tam nigdy nie wrócę i to się skończy. I tak dużo ludzi, wielu z nas tak ma i dlatego się zapytałam, bo to jest jakby no, całe życie, ale nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko że jednak ta przestrzeń tej takiej cierpliwości, dania sobie tego czasu, wychodzenia, nawet tak jak mówisz, ja już od 20 roku życia szukałam, wiedziałam, że tak, coś jest nie tak, ale 20 lat później ja czuję, że naprawdę to się rozluźnia, żeby dać, bo czasem naprawdę brak nam cierpliwości do nas samych i do tego całego bambuko właśnie. Ale bo my się też nauczyliśmy tego, że niecierpliwość jest jakby pośpiech, trzeba, no to tak doświadczamy tego w dzieciństwie, że ktoś mówi, raz, dwa, trzy, nie grzeb się, mamy takie, otrzymujemy takie komunikaty, wszystko ma być na czas, ta presja czasu w ogóle, tego, że trzeba się sprawić z pewnymi rzeczami w tym wieku na przykład, musisz zrobić maturę teraz, bo teraz się robi maturę, musisz wybrać studia teraz, bo teraz się wybiera całe swoje życie zawodowe, musisz, więc my jesteśmy wychowywani, my żyjemy w kulturze trzeba, powinno się albo musimy. A wydaje mi się, że no, pierwszym olśnieniem i odkryciem jest to, żeby właśnie spróbować przynajmniej sprawdzić, czy my się zgadzamy z tym, że w tym i w tym i w tym momencie my coś musimy, my nic nie musimy. Nie ma nic złego w tym, żeby nie zdać matury za pierwszym razem, a nawet i za ósmym. Ważne jest, żeby po prostu dać sobie czas, żeby nie, jeżeli cały świat wywiera presję w jakimś sensie, oczekuje, to my bądźmy tym jedynym miejscem na całej planecie, które pozwala we własnym tempie się poruszać. Czyli pozwólmy sami sobie po prostu być w zgodzie z własnym tętnem, no, najnormalniej w świecie. No. Mm-hmm. No. Wiesz, kiedyś ktoś zapytał takiego nauczyciela, jaki nauczyciel to dobry nauczyciel? A on mówi, taki, który cię nigdy niczego nie nauczy. No, bo jak on ci coś powie, to on ci da swoją prawdę. Jak tobie się chce pić i on ci da szklankę wody, to on ci da swoją wodę. Mm-hmm. A mówię, to jak ty przyjdziesz do mnie i będziesz chciał się czegoś nauczyć, będziesz chciał pić, on mówi, to ja ci nie dam wody. Ja ci posypię język solą. O. I będę ci sypał tą solą i sypał, aż ty znajdziesz swoją studnię. Ta książka dla mnie jest definicją takiej soli. Po prostu każdy rozdział jest taką solą, która sprawia, że człowiek zaczyna być naprawdę spragniony, zaczyna być ciekawy i jest pokazana w taki, wiesz, wielu ludzi ma jakby awersję nawet do tych książek samorozwojowych. Czasem jesteśmy już zmęczeni tym, że każdy nam coś innego mówi i ty nie wiesz już, czy ty masz medytować stojąc, czy chodząc, czy ty w ogóle masz to zostawić. Ale to w ogóle nie postrzegam tego w kategoriach książki rozwojowej, tylko to jest tak zwane, właśnie tak jakbyśmy się spotkali tak. I ktoś by powiedział, ale powiedz tak, jesteś już taka dojrzała, powiedzmy, no. Jak ty myślisz, o co w tym wszystkim chodzi? No i ja wtedy mówię, no mi się wydaje na ten moment, że chodzi o to, to jest... No właśnie dlatego chciałam powiedzieć, że ja też tego nie postrzegam jako książki samorozwojowej, natomiast mimo tego, tak jak ci powiedziałam przez telefon, że ty masz jakąś swój oddzielny gatunek w ogóle literacki, no bo nie ma czegoś takiego, to i ta pierwsza książka i ta druga są tak inne, są właśnie takim, no, taką przestrzenią, gdzie człowiek ani nie czuje się pouczany, ani nie czuje się radzony, ani nie czuje się gorszy, po prostu czuje się zaciekawiony, zastanowiony, zatrzymany. A skąd taki pomysł w ogóle na taki rodzaj tworzenia, na taki rodzaj pisania? Zawsze miałaś to? Zawsze? Nie, no skąd? No to jest jakby, to jest tak zwany żywy, obecny w świecie owoc tej jakiejś takiej zmiany, która we mnie zaszła. Ja bardzo, jako fanka książek i czytelniczka zaangażowana żywo w czytanie, każda młoda dziewczyna, panienka, po prostu marzyłam o tym, żeby napisać książkę. Mi się wydaje, że ludzie, którzy lubią czytać, zawsze gdzieś przynajmniej raz w życiu pomyślą, że chcieliby napisać książkę. Ja myślałam o tym bardzo, ale w ogóle to było marzenie, ale z tych takich, które są zbyt dla mnie potężne, żeby próbować nawet je zrealizować. Ja nigdy nie miałam odwagi.
ja się bałam, wydawało mi się, że nie, kompletnie nie potrafię złożyć zdań, że dla mnie napisanie czegoś więcej niż tekst piosenki wydawało się niemożliwym, bo to jest tak dużo, trzeba tak usiąść i tak coś pisać. Nie miałam ani zaufania do siebie, ani też wiary w siebie, czyli tak naprawdę musiało się to wszystko wydarzyć również, żebym odważyła się bez napięcia, bo ja nie piszę startując w konkursie na najfajniejszą książkę świata. Nie mam wrażenia przynależenia do środowiska, na przykład ludzi piszących. Po prostu jest to, nie wiem, no, to jest jedna z metod moich na spróbowanie bycia przydatną, żeby to moje istnienie na tym świecie było usprawiedliwione, żeby coś komuś, nie wiem, dać. Człowiekowi, no nie wiem. Trochę uśmiechu, może ulgi, może właśnie inspiracje, może troszkę odwagi, powiedzieć, zobacz, mi się udało skoczyć z trampoliny, wiem, że jest wysoka, ale nie bój się, trochę w brzuchu wiruje, ale fajnie się już wskakuje do wody. Będę przy tobie, zobacz, patrz. Nie musisz teraz, ale jakby co, mówię ci, jest fajnie, ostatecznie. Choć lot bywa czasami, że w brzuchu się kotuje. Czy było ci na przykład trudniej albo łatwiej napisać drugą książkę? Czy trudniej było pierwszą książkę napisać? Tamta to była taka w ogóle specyficzna rzecz, bo to wydawnictwo się do mnie odezwało i zaproponowało, żeby najnormalniej w świecie rozwinąć te filmiki z Instagrama. Czyli tamta książka była czymś na kształt realizacji pewnego pomysłu, który nie był moim pomysłem. Mi by nie przyszło do głowy, żeby poszerzać wszystko to, co jest zawarte w filmikach. To są krótkie filmiki, tam wiadomo, o co chodzi. Nie wpadłam na to, żeby to rozwijać. Ale byłam w takim momencie życia, że nie miałam nic do stracenia. To było właśnie wtedy, że właściwie nie wiedziałam, co zrobić z tym życiem, co dalej w ogóle. I pomyślałam sobie, że mam mnóstwo czasu, nie mam nic w zanadrzu. I pomyślałam sobie, co, kiedy jak nie teraz? No po prostu tak, bo to był też ten moment, kiedy zaczęłam po prostu odważnie, jakby samą siebie jakoś tak mówić, zamiast mówić sobie, weź z czym do ludzi nie dasz rady, daj spokój w ogóle, gdzie jesteś w ogóle beznadziejny, czyli powtarzać, zamiast powtarzać te wszystkie rzeczy, które słyszałam na przestrzeni dzieciństwa, dojrzewania, to pomyślałam sobie, że właśnie odtąd ja nie będę tak do siebie mówić, że no jest jakiś absurd w mówieniu w taki sposób do najbliższej osoby mi, czyli do mnie. I postanowiłam, że ja już nie będę siebie tak ranić, mówić sobie, że jestem idiotką, albo że jestem głupia, albo nic nie warta, że nie, że ja się nauczę siebie cenić. I wtedy właśnie pomyślałam sobie, że świetną metodą na praktykowanie tego takiego zaufania do siebie i mówienia sobie, to jest właśnie wchodzenie w tak zwane propozycje. I ta propozycja się pojawiła, napisałam tam tą książkę, ona była lekka, ona była taka, no mówię, to było coś zupełnie innego, a ta już mnie jednak... To już było bardzo takie szczególne dla mnie i takie intymne. Dlaczego? I takie, nie wiem, no tak, bo postanowiłam, że ona taka właśnie powinna być, tak czułam. Być może ma to związek ze Zmalowanymi Wrotami, że no. Najpierw pojawiła się, też zupełnie przyszło mi to do głowy, pomysł na tego rodzaju spotkanie z ludźmi. Bardzo specyficzne, też trudno nazwać to w jakiś sposób konkretny, nie wiadomo co to było. Ale to było tak dla mnie ważne i tak niezwykłe po prostu spotkanie z ludźmi. Ja miałam poczucie takiego głębokiego jakiegoś bycia razem, właściwie bez słów. Czasami później się pojawiały słowa, ktoś do mnie napisał jakąś taką refleksję o tych Zmalowanych Wrotach, co mu to dało. Ale ogólnie ja czułam, że naprawdę, no, na żadnym koncercie się coś takiego nie zdarzyło, że my jesteśmy razem i że my jesteśmy do siebie podobni i chyba właśnie tak ta książka jest jakby też w jakimś sensie odwagę do napisania tego dały mi te Zmalowane Wrota. Jesteś dla mnie i podejrzewam, że dla wielu z nas tak bardzo ciebie kocha za to, jak prawdziwa jesteś. Na pewno słyszysz to często, myślę. Dla mnie to było takie wstrząsające, często to u siebie opowiadam. Pierwsze nasze spotkanie, gdy przyszłam cię odwiedzić i po prostu to, jak nie wiem, jak naga, silna i wrażliwa byłaś w jednym, gdzieś, gdzie ja naprawdę cały czas tego się uczę, to jest takie ważne dla mnie, a czasem jeszcze takie trudne, a to po prostu dla ciebie to było takie, wiesz, no takie naturalne w mojej percepcji. I też piszesz o tym w książce. Nie, ci powiem, gdzie
tam, nie wiem, czy wiesz, ale na samym początku książki, może Państwo jeszcze na przykład nie czytali, albo nie chcecie czytać, ale tam jest moment, gdzie ja wymieniam z imienia i nazwiska panią i na przykład może nie zdajesz sobie z tego sprawy, że dla mnie to, że zapisałam się na kurs Jesteś cudem, i to już, to nie było przed 3 latami, czyli wcześniej, tylko to już było w trakcie trwania tych 3 lat, to na przykład to spędzanie czasu z Tobą, bycie razem z ludźmi na tym kursie i obserwowanie Ciebie, kiedy jesteś prawdziwa, szczera, otwarta, dla mnie to było niezwykłe przeżycie zupełnie. To było wspaniałe, ponieważ Ty jesteś dla mnie inspiracją, bo byłaś osobą, która siada przed obcymi w sumie ludźmi i mówi, ale nie mówi właśnie z pozycji, nie wiem, świeżo oświeconej osoby, która właśnie mówi, kochani, tu na górze, gdzie udało mi się dostać dzięki wytężonej pracy i magii, jest wspaniale. Przykro mi, że jesteście ciągle na dole, ale pójdźcie za mną, pomogę wam. To nie jest coś takiego, ty byłaś tam z nami. Ty mówiłaś o swojej drodze. Mówiłaś też o tym, co było dla mnie absolutnie przepiękne, że to nie jest tak, że droga jest kiedykolwiek skończona, tylko że właśnie sztuką jest być przy sobie nawet wtedy, kiedy po takiej ilości wysiłku, które sobie poświęcamy, okazuje się, że znowu nam się nóżka omsknęła. I żeby właśnie wtedy po prostu być i pozwolić sobie być czułym dla siebie w takim momencie. Przecież to ja to wiem od Ciebie. Więc jakby no, tak moja droga, także nie mów, że nie masz, bo ja się tego od Ciebie nauczyłam. To dobrze, bo ja się tego od Ciebie nauczyłam. Nie, ja byłam na Twoim kursie najpierw, a dopiero potem napisałam to. Tak, ale pamiętasz, Ty jeszcze mnie nie znałaś, jak ja leżałam na podłodze w karawanie i nie dałam rady zębów umyć i czytałam Twoją książkę, nie wiesz tego. No. To, co niby nie miało, wiesz, co niby była lekka, to ona była tak lekka, że nic mnie wtedy nie było w stanie podnieść, nawet ja sama. Ale słuchajcie, też chcę powiedzieć o tym takim niezwykłym czymś, bo można być bardzo chłodnym, po matwizie tak zwanym, być ścisłym umysłem i nie wierzyć w ogóle w taką podszewkę rzeczywistości, czyli tak. Coś takiego, czego nie widać. Ale moim zdaniem każdy przynajmniej raz w życiu doświadczył takiego momentu, że mówił sobie przez przypadek, a my wiemy, że to nie mógł być przypadek. No. No przecież, zobaczcie, teraz sobie tutaj tak z Wami siedzimy w piątek, elegancko, a przecież ja naprawdę na kurs i ja zyskałam świadomość istnienia Eweliny na tej planecie, na tym świecie. Ja już wiedziałam, że to nie jest przypadek, ale po prostu ona do mnie przyszła. Jakoś na Facebooku ktoś w ogóle, jakiś znajomy, z którym nie mam w ogóle kontaktu, z wyjątkiem facebookowego, nagle gdzieś i mówię, a co to takiego jest? A kto to jest ta Pani Ewelina? O, taki kurs? Dobra. I normalnie się zapisałam po prostu na kurs i zobaczcie, no przecież to nie jest przypadek, więc takie rzeczy się zdarzają. Myślimy, że to przypadek i że tylko takie, ta rzeczywistość taka do ogarnięcia zmysłami, a się okazuje, że naprawdę jest w tym sporo jednak magii. Naprawdę. I też dlatego właśnie znów dla mnie ten moment, kiedy ja pamiętam, wtedy tak ciężko mi było i uczyłam się właśnie kochać siebie mimo tego, że wiem, a dalej jest mi ciężko. I ja miałam już taką awersję do wszystkich ludzi, którzy mi powiedzą w książce czy na YouTube, co robić, jak żyć i w ogóle jak oni siedzą na tronie właśnie i u nich wszystko jest dobrze. I nagle przyjaciółka mi wysłała książkę i ja mówię, jak ja popatrzę na jeszcze jedną książkę, to po prostu trzepnę nią naprawdę o ścianę. Ale wzięłam i po prostu leżałam z nią i ona mi pomagała myć zęby i do głowy by mi nie przyszło w ogóle, że pewnego dnia nasze drogi się zejdą, gdzie no. Byłam w innym kraju i w ogóle. No ale dobra, wracając do Ciebie, kochana. Dla mnie jesteś naprawdę prawdą chodzącą. Taką, wiesz, jest co innego być jakąś tam taką, wiesz, Ewcią Eweliną, która ma tam swoje życie gdzieś w karawanie, uczyła się prawdy, a co nie innego... Nie mów tak o sobie brzydko. Bardzo pięknie o sobie mówię, ale już Ci mówię, do czego biję. Biję do tego, że wiesz, ja sama wiem, jak teraz jestem na internecie i coraz więcej ludzi do mojego życia przychodzi i ja naprawdę potrzebuję ze sobą, się wzruszam, jak o tym mówię, bo ta moja dziewczynka, ta moja Ewcia, która całe życie była plastusiem, wiesz, takim... Ona się przyklejała do każdego, ona tak bardzo chciała się dopasować, wiesz, ja byłam mistrzem takiego wyczuwania, czy ja mam się teraz uśmiechać, czy mam teraz siedzieć cicho, czy lepiej coś powiedzieć, czy ja mam płakać, czy ja mam Ci stopy wylizać, co ja mam zrobić, żebyś Ty tylko mnie nie skrzywdził i tylko mnie kochaj. No to ja to samo. I ja byłam całe życie taka i dla mnie naprawdę ogrom wysiłku w ogóle było
w ogóle tego nie robić, a później myśleć, a to jaka ja jestem. I teraz jak ja jestem gdzieś na internecie i są ludzie i tych ludzi jest dużo, to ja naprawdę potrzebuję ze sobą być w takiej ciszy i pilnować tej Ewci, żebym ja jej po drodze nie zostawiła. Mhm. Bo cały czas mi się wydaje, że ja mogę, wiesz, być lepsza niż ona. Nie najlepsza, idealniejsza, a nie najprawdziwsza. Mhm. I ona gdzieś cały czas bierze mnie za rękę i mówi, ty tylko ze mną zostań, tylko mnie nie zostawiaj, chodź tutaj prawdziwa. Ja pamiętam, jak jechałam do ciebie, czy pamiętam, jak jechałam do Łukasza Jakubiaka, nie wiem, dlaczego się wzruszam, bo cały czas ja naprawdę się jechałam w samochodzie i się modliłam, żebym ja tylko jej nie zostawiła, żebym ja nie usiadła i nie próbowała być, wiesz, kimś innym niż jestem, bo tyle lat mi zajęło szukanie jej. I dla mnie moment, kiedy ja tu weszłam i my rozmawiałyśmy ten pierwszy raz, naprawdę nie mogłam się pozbierać, nie mogłam długo zasnąć, bo ja chyba nigdy nie dostałam tak prawdą po oczach, wiesz, tak żeby zobaczyć po prostu i powiedzieć, a wow, okej, to się da, dlatego że ja sama, wiesz, bo rozmawiałyśmy o tym, że ja chciałam się bardzo wycofać nieraz z tego, co robię, chyba dlatego, że bałam się, że utracę po prostu siebie znowu, a patrzyłam na ciebie jako na osobę, która jest tak bardzo znana, tak bardzo kochana, tak bardzo zdolna, tyle lat na oczach tysięcy, setek tysięcy ale ludzi. Też nieznana, niezdolna i nielubiana jednocześnie. Dosłownie. I ty jesteś w tej prawdzie. I ja na przykład patrzyłam gdzieś na twoje wywiady na internecie, w telewizji, próbowałam znaleźć ciebie, bo nie znałam ciebie, bo nie było mnie w Polsce 20 lat. I ty zawsze dla mnie taka byłaś, zawsze. Może troszkę cisza, może mniej, może to, ale i tak zawsze w tej prawdzie. Skąd ty brałaś jakby tą siłę, co, jak ty znajdujesz tą siłę, żeby być tą Kasią, tą Kaśką, którą tak wielu kocha, ale tak jak mówisz, obok tego są ludzie, którzy naprawdę jadą po tobie. Gdzie ty ją znajdujesz? Czy ty ją tu znajdujesz? Czy ty ją w życiu znajdujesz? Co ci pomaga nie zostawić Kasi po drodze? Ale no właśnie piszę o tym, że żeby poczuć, bo to jest absolutnie dla mnie oczywiste, że wszystkie te momenty takie na przestrzeni życia, kiedy ja bardzo na przykład emocjonalnie reagowałam, albo kiedy czułam się złamana właśnie reakcją człowieka drugiego na mnie, albo komentarzem na mój temat, był taki czas, to ja wiem, że wtedy te wszystkie emocje nie były emocjami osoby dorosłej, tylko to były te emocje tego dziecka, tej dziewczynki we mnie, która gdzieś jakiś aspekt jej niosłam przez całe życie, więc za każdym razem, kiedy czułam się nic nie warta, to ona we mnie czuła się nic nie warta. Ja wiem, że to może takie trochę jest wyzwanie, ale to wszystko się robi w wyobraźni, to nie jest żaden obłęd, że rozpoznajemy w sobie te takie różne jakby elementy i naprawdę wiem, że ona po prostu była całkowicie, nie wiem, zdegradowana do nieistotnej, a z drugiej strony jej jakby reakcje były tak silne, że no wiodły mnie na manowce po prostu. I ten moment, kiedy rzeczywiście, bardzo polecam to, może też mówię, że możecie się śmiać z tego, ale naprawdę ten moment, kiedy bierzemy specjalnie w samotności zdjęcie, które przedstawia nas, kiedy jesteśmy malutcy, bo czasami zapominamy o tym, żeby byliśmy tymi maleńkimi, takimi no, dzieciaczkami jednak, no, w różnym wieku. Można sobie wziąć z przedszkola, te zdjęcia są, każdy chyba ma z jakiejś może choinki w przedszkolu, czy no, skądś tam z domu, jedną fotografię, gdzie jesteśmy maleńcy, chłopak, dziewczyna, i spojrzeć w te oczy. I ja kiedyś to zrobiłam po raz pierwszy i to było, no, ja się tak strasznie jakoś popłakałam. Ja zobaczyłam jakiś taki rodzaj smutku w tych dziecięcych oczach. Ja jakby tak jakbym poczuła komunikację, ja się z kolei wtedy wzruszam zawsze, bo ja naprawdę odkryłam tego dzieciaka po prostu w sobie i zmalowane wrota zaczynają się, to mówię dla Państwa, którzy nie byli, zaczynają się od takiego momentu, kiedy na dużym, wielkim ekranie jest moje zdjęcie, właśnie to, na które spojrzałam wtedy po raz pierwszy i zrozumiałam, poczułam siebie małą w sobie nadal obecną i to zdjęcie, dokładnie to konkretne z przedszkola, zaczyna ten spektakl coś, a ja wychodzę później na scenę ubrana dokładnie w ten sam strój. Poprosiłam panią krawcową, żeby mi odstrzeliła ten ciuch. I teraz zobaczcie, dla mnie to był, ludzie się śmiali na początku, to jest zrozumiałe, no bo wyobraźcie sobie, jak mogę wyglądać w rajstopkach i w sukience troszkę tak zakrywającej pupę, w spódniczce, z grępliny, z falbanami tutaj, w takiej koszulce, w kwiatki zapiętej pod szyję. Żadnego ukrywania się w plandekach, tylko wszystko dokładnie przylgające. No, jest to straszny widok, taki
albo może nie straszny, szokujący dla osób, które nigdy nie widziały, jak jestem zbudowana tak naprawdę, chociaż czują, że jest to duże. I ja wychodziłam w płaskich butach, w takich budkach tak zwanych, ta dorosła kobieta, prawie 50-letnia, w tym identycznym stroju, dokładnej kopii stroju z tego zdjęcia. Czyli minęło całe moje życie do tego momentu i ja naprawdę, dla mnie to było magiczne. Ja za każdym razem, jak się zaczynał ten spektakl, to jeszcze stałam w kulisach, patrzyłam na to zdjęcie, chłopcy grali muzykę na żywo i ja za każdym razem po prostu zamykałam oczy i przyrzekam, no nie śmiejcie się, ale mówiłam do siebie, to jest dla ciebie, dzieciaku, ja to robię dla ciebie. No po prostu mnie to zawsze będzie wzruszało, że ja wychodziłam dla niej, ja jej zwracałam honor, temu dziecku, które dużo przeżyło, które czuło się czasami zagubione, płakało, no było jakieś takie bezsilne. I ja robiłam to dla tego dzieciaka. No i muszę powiedzieć, że mówię, po tym spektaklu, no to był kolejny taki moment, kiedy to wszystko pracuje na to, takie teraz, że mi jest łatwo pilnować teraz tego dziecka. Bo ja mogę zawieść siebie, bo zawodziłam siebie przez większość dorosłego życia. Byłam przeciwko sobie, pozwalałam się nadużywać, pozwalałam się źle traktować. Nigdy nie mówiłam do siebie, tak nie powinno być, albo słusznie płaczesz, bo ktoś cię zranił. Tylko ja mówiłam, widzisz, guło jedna, taka właśnie jesteś, że tylko cię okładać. No. A i wiesz, ja już się wzruszam mocno, bo pamiętam ten moment, bo w ogóle myślę o swojej dziewczynce, myślę o swoim zdjęciu, ale pamiętam ten moment właśnie na zmalowanych wrotach. Jak w ogóle ten chłopak mówi, na tym zdjęciu jest Kasia Nosowska i ona jeszcze nie wie, jakby... Ona, nie wie, że jest Kasią Nosowską. Tak, nie wie, że jest Kasią Nosowską i nie wie, jaka droga, czy coś takiego. Tak. Ja pamiętam, to już dawno było, ja pamiętam, że już to dla mnie, to był dopiero początek, ja mówię, oh my gosh, że ona jeszcze nie wie, jaka droga będzie jej czekała, ale patrząc na jej oczy jakby, to chyba już coś takiego tam było. Jakby to, smutek, tak. No, że tam już widać jakby tą drogę i to było takie mocne. No, niby nic, wiecie, wiadomo, teraz są technologie i produkcje różne telewizyjne i filmowe są takie na wypasie, a to był tak skromny w sumie projekt. To zdjęcie właściwie było wyjściem do wszystkiego i ja w tym stroju, no to było naprawdę, no więc mówię, można zawieść siebie jako osobę dorosłą, bo działamy nawykowo, my jesteśmy nauczeni pewnych zachowań albo nie potrafimy się zdobyć właśnie na powiedzenie nie, albo na postawienie, zadbanie o siebie, no normalnie w świecie. Natomiast jak obiecamy dziecku, patrząc na to zdjęcie, to jakimś dziwnym trafem jest nam łatwiej dotrzymać sobie obietnicy, kiedy myślimy gdzieś cały czas z tyłu, że my to robimy dla tego dziecka, czyli dla nas, dla tego ze zdjęcia. Wtedy jakoś jest nam łatwiej, bo raczej przeważnie jesteśmy tak skonstruowani, że krzywda dzieci nas przejmuje bardzo, tak. Więc sobie nie dotrzymam słowa, ale ja to robię dla małej Kasi. Jej obiecałam tak jakby w sobie. No i to już wtedy sobie staje po prostu możliwe. No. Ja tu przeczytam tylko, nie będę za wiele czytać, ale tutaj, no, o prawdzie. Prawda i kłamstwo tutaj. Tak jak wielofunkcyjnym scyzorykiem można otworzyć winą, kroić chleb, spiłować paznokieć, skręcić szafkę, tak kłamstwem można podrasować wizerunek, zmanipulować bliźniego, zaskarbić sobie sympatię. Tylko jak to możliwe, że te zdobycze smakują, a może jednak nie smakują, bo podświadomie zdajemy sobie sprawę, że nie mają realnej wartości odżywczej, że są jak guma o smaku wiśniowym, a nie zerwana wprost drzewa wiśnia. I to jest takie niesamowite, też nieraz o tym rozmawiałyśmy, że czasem się może wydawało kiedyś, że się uda, ale i tak na koniec. I to jest niesamowite, jak wiele jesteśmy w stanie. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś to tak, wiesz, włożył, że tak wiele rzeczy jesteśmy w stanie tym kłamstwem zdobyć, które wydaje nam się, że smakuje, ale na koniec właśnie, no i tak nigdy tą wiśnią, czereśnią, truskawką nie będzie. I tutaj jeszcze o prawdzie. Uczę się prawdy, to bardzo trudne, ale nie odpuszczam. Za cenę samotności odrzucenia zyskuję lekkość bycia sobą. Jestem prosta jak interpunkcyjna kropka. Szukam amatorów kropek. Skończyłam z dorysowywaniem wokół siebie kolorowych płatków i udawaniem, że jestem kwiatkiem. Jakbym poluzowała napięty od lat mięsień. Niespotykana wręcz ulga. Możesz mi powiedzieć prawdę? Odważ się. Ale wiecie, bo my się tak strasznie staramy.
My walczymy, bo każdy człowiek naturalnie pragnie być akceptowany. Pragnie, żeby ktoś mu powiedział, jesteś w porządku, albo o, zrobiłeś to wspaniale. My jesteśmy głodni takiego komunikatu. Jesteśmy głodni miłości po prostu. Chcemy, żeby ktoś nas pokochał, polubił. Tak. To jest pragnienie, moim zdaniem, jakieś takie, no, że każdy to ma. I jeżeli to się nie dzieje, jeżeli nie dostajemy tego po prostu, to zaczynamy się o to strasznie starać na przestrzeni życia. I nawet nie dostrzegamy czasami, w jak niewygodnej pozie lądujemy w życiu, tylko po to, żeby ktoś nas polubił, albo pokochał, albo zaakceptował najnormalniej w świecie. To jest tak wyczerpujące. I chcę powiedzieć, że jest możliwym zrezygnowanie z tej gimnastyki. Na początek być może poczujemy jeszcze większą i głębszą samotność, bo się okaże, że ci wszyscy, przed którymi stawaliśmy na głowie, opuścili nas, bo przestaliśmy stawać na głowie. Pójdą sobie, bo mówią, zmieniłeś się. Czemu już nie stoisz na głowie? Lubiłem, kiedy stałeś? Nie, nie chcę cię znać. Więc może się okazać, że pojawi się bardzo dużo pustki wokół nas, ale ona jest chwilowa. Bo za chwilę pojawiają się ludzie, jeżeli my powiemy sobie, nie, ja już nie chcę, ja chcę już być taka, jaka jestem, albo taki, jaki jestem, to jeżeli się z tym jakoś tak ułożymy, to przyjdą ludzie, którzy będą nas kochać i lubić, przepraszam, właśnie za to, jacy jesteśmy, czyli bez tego napięcia. To jest taka ulga, mówię wam, na przykład przestać udawać, że na przykład się na wszystkim znamy. Jezus, ja zawsze, ja kiedyś spotykałam ludzi i mówili na przykład, przecież ja lubię czytać książki, ale spotykam kogoś i ktoś do mnie mówi, a czytałaś może Fallen Point of Soldier? A ja nie czytałam. I od razu mam, robię się w środku czerwona, gasnę. Co robiłam? Na przykład potrafiłam mówić, tak! I drżeć, żeby ten ktoś nie powiedział, a co sądzisz o 12 stronie? I ja wtedy leżę. Więc po prostu, jakie to było wyczerpujące. A teraz, bo też bałam się, że ktoś pomyśli sobie, że jestem jakaś głupia, albo nieoczytana, albo że pomyśli sobie, że jest lepiej się ze mną nie zadawać, bo jestem właśnie jakaś nieoczytana. A teraz sobie myślę, jakie to jest proste powiedzieć, nie, nie czytałam. Jezu, przecież to jest proste. I mówię, jeśli nie czytałam, to mówię, nie, nie czytałam. Albo na przykład, jeżeli ktoś używa trudnego wyrazu, którego ja nie znam, chociaż lubię wyrazy, ale jest wiele, których nie znam i pewnie nie poznam nigdy, ale ktoś nagle mówi, z halsepowolnego punktu widzenia, ja mam, o Jezu, co to znaczy? I jeszcze to jest pytanie, więc jakie mam odpowiedzieć? O czym w ogóle jest pytanie, bo nie znam słowa. I jest gorączka, panika i nie lubię siebie za to, że jestem taka głupia, że nie znam słowa. No i nagle się okazuje, że ja mogę po prostu zapytać, powiedzieć, ale co to znaczy to słowo? Bo pierwszy raz słyszę w życiu. Po prostu, Jezus Maria, to jest takie proste. Albo na przykład, nie wiem, nie lubię tego, albo nie chcę dokładki. Powiedzieć prawdę, Jesus, to jest, i na początku mi się strasznie tego boim, bo ja też się bardzo tego bałam, bardzo bałam się po prostu zawieść kogoś, a teraz na przykład, Jezu, mówię wam, to jest takie przyjemne, jak człowiek po prostu, no po prostu życie jest 40 przynajmniej procent łatwiejsze. Naprawdę. No. Kolejna rzecz, kolejny jeden z rozdziałów, który do mnie przemawia najbardziej, dlatego że to jest lekcja, z którą mam na planecie Ziemia największy problem, to jest tytuł rozdziału Nie. I jakby jeżeli jest coś, co często tak bardzo otwiera drzwi do prawdy, albo zamyka właśnie drzwi do prawdy, to jest ta umiejętność powiedzenia nie. I w ogóle tutaj to, wiesz, gdy naprawdę no, tak pięknie to opisuję, że cały rozdział bym chciała przeczytać, ale nie będę całego rozdziału czytać, wybiorę sobie urywki. Natomiast zapytam się Ciebie, bo w książce opisujesz, ale zapytam się Ciebie, czy dla mnie to było coś strasznego. I nawet jeżeli, pamiętam taki moment, że ktoś kiedyś, bo ja cały czas bałam się skrzywdzić tych ludzi, no tylko mnie kochaj, tylko mnie kochaj, ja na wszystko powiem tak, tylko mnie kochaj. Natomiast kiedyś ktoś do mnie powiedział, wiesz, no mówienie nie chodzi o to, że Ty masz powiedzieć nie do innych. Zacznij myśleć o tym nie jako o mówieniu nie, tylko o mówieniu tak, mówieniu tak, tak do siebie. Dokładnie, tak. I to już było takie wielkie, ale natomiast dla mnie i tak to było chyba jeszcze bardziej mnie zasmuciło, bo ja i tak nie umiałam powiedzieć tak do siebie.
ja i tak wolałam powiedzieć tak do innych, że tak, to dało mi taką ulgę, że ja nie robię krzywdy człowiekowi, że to nie chodzi o to, że ja chcę kogoś skrzywdzić, jak powiem mu nie i będę niemiła, bo często nawet na kursie każdy mówi, ale ja nie chcę mówić nie i być szczery, bo to znaczy, że będę niemiła, tak nam. Nieprawda, no. To jest nieprawda. I ja mówię, dobrze, no to znaczy, że ja mam powiedzieć tak do siebie. I to jakby zabrało mi 1/100 ciężaru, które słowo nie miało w sobie, natomiast przyniosło mi tak dużo smutku, bo ja zobaczyłam, jak naprawdę ja nie umiem zadbać o siebie. Choćby to było odmówienie ciasta, które już jestem pełna, po prostu już nie dam rady dalej jeść, cokolwiek to by było, to cały czas wybranie siebie, nawet przy tym kawałku ciasta, było dla mnie po prostu decyzją, jak nie wiem co. Ale dla mnie też całe życie tak miałam po prostu, ale mówię, wydaje mi się, że my jesteśmy tego uczeni. My jesteśmy malutcy, świeżi zupełnie na tym świecie. My nie wiemy nic, no po prostu nówki sztuki, piętki nietknięte, zawsze to mówię, rączki maluteńkie, wszystko jest takie, takie pachnące, świeże, nowe. Jesteśmy nowymi przybyszami i ktoś nas otacza. To są różni ludzie. Mówię, nigdy nie chcę twierdzić, że to tylko chodzi wyłącznie o wpływ rodziców. Czasami może to być ktoś z rodziny, czasami potem już w przedszkole też potrafi nam opowiedzieć. Tak. Świat w taki sposób, że krótko mówiąc, my szybko dosyć wnioskujemy, że nasze nie nie jest istotne. Tak. Bo kiedy dziecko nie jest głodne i mówi nie i odsuwa głowę od łyżeczki pełnej jedzenia, bo to już jest któraś łyżeczka i dziecko już nie chce, a mama mówi nie, 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 otwórz, 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 to dziecko wie, że jego nie nie ma żadnego znaczenia. Może nie za pierwszym razem, ale jak przy kolejnym posiłku ono mówi, że nie, bo my przecież czasami bywamy głodni, a czasami nie. Dzieci są ludźmi, czyli one też czasami po prostu już nie chcą. Więc, a tu jest zmuszanie. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie zawsze trzeba było zjeść do końca. Choćby się ulewało, to trzeba było zjeść do końca. Albo nie wstaniesz od stołu, póki nie zjesz do końca. Albo nie dostaniesz nic innego, jak nie zjesz tego. Ale to ci nie smakuje, ale nie, musisz to zjeść, bo nie dostaniesz nic innego. Przedziwne takie myki zupełnie, dosyć popularne w tamtych czasach wychowawcze. Bo też nasi rodzice znali to od swoich rodziców. Ale no, wtedy się właśnie uczymy, że albo na przykład nie podoba nam się lektura. Książka, lektura obowiązkowa w szkole, pierwsze nasze przygody z czytaniem na polski, na język polski, pani zadaje, bierzesz książkę do ręki i myślisz sobie, no nie dam rady, już jako dziecko czujesz, tak. Okropna, nudna, nie podoba mi się to. Powiedzcie mi, czy nie jest coś chorego w tym systemie? Dlaczego my zmuszamy dzieci do czytania czegoś, co im się nie podoba? Bo na przykład jakaś osoba w klasie pokocha tę książkę, ale inna umiera z nudów. I wtedy też się uczymy już w szkole, że o nie, 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 to jest obowiązkowe. Ty nie możesz sobie czytać i dlatego w ten sposób moim zdaniem też się zabija pasję do czytania w ludziach, bo jesteśmy tak umordowani czytaniem tych nieszczęsnych książek z przymusu, że w rezultacie myślimy sobie, nam się to źle kojarzy. Tak, ja byłam taką osobą, ja nigdy nie czytałam książek. No. Do dorosłego życia dopiero. Ja byłam tak karna i tak się bałam, i tak strasznie musiałam zasłużyć na dobre świadectwo, że ja się zmuszałam. A miałaś czerwony pasek? Oczywiście, ja musiałam mieć. No. Ja musiałam w mojej głowie. No więc ja czytałam po prostu z musu, ja się męczyłam, nie znosiłam tego, ale czytałam, żeby mieć piątkę z zaliczenia. Ja na streszczenia wcisnęłam. No nie, ja nie, to w moich czasach nie było streszczeń. Nie było. No co, nie było internetu? Moich już były, nie, były. No, ja miałam encyklopedię, wyobrażacie to sobie w ogóle? Słuchaj, przeczytam kawałeczek, bo to tak pięknie jest napisane. Wnioski podstawowe. Żyjąc bez nie, dwa razy tracisz. Tracisz godność, siebie, a nic nie zyskujesz. W tym przypadku brak zysku oznacza stratę. Zaczynasz oglądać własne życie i ogarnia cię smutek. I wtedy idziesz na wojnę. Pragniesz odzyskać swoje własne, a zarządzane przez okupanta terytorium. Nie chcesz już żyć pod rozbiorami. Zaczynasz od małych kroków. Najpierw trzeba wyleczyć odleżyny. Poddać nie rehabilitacji. Niech cię nie zraża powolność tego procesu. To trzeba robić delikatnie, lecz systematycznie. Spróbuj odmówić dokładki. Dołożyć ci? Nie, dziękuję. Przeciwnik się nie podda, bo przyzwyczają się, że twoje nie jest słabe lub nieobecne. Ależ oczywiście, że dołożę i sunie z chochlą. Wtedy mówisz wyraźnie. Powiedziałam nie. Tu się powinien zatrzymać i obrazić, bo tak robią. A to jest dosłownie. I te słowa. Zmieniłeś się. No, zmieniłaś odbiło się. Ci.
czego się nabrałaś, czego się naczyta, w jakiej sekcie jesteś. No. Tu się dobra, ale może się zdarzyć, że przewróci oczyma i zacznie przechylać chochlę. Wtedy mówisz, czego w słowie nie rozumiesz. I wtedy to już doprowadza, że ty jak pięcioletnie dziecko, tak, które musi na nowo uczyć się nie, prawda? Mm-hmm. Że jako dorosły człowiek i to kosztuje nas przestrach. Ja tak się uczyłam, że po prostu człowiek się jest spocony, flaki mu się wywracają, widzi na przykład matkę albo ciotkę, albo partnera, któremu odmawia, bo jest w zgodzie ze sobą, mówi nie, a to jest niewysłuchane, jeszcze jest ta właśnie, już wiesz, że po prostu boisz się zrobić to po raz pierwszy, to jest lęk i tak jest, cały drży człowiek, kiedy wreszcie się zdobędzie na powiedzenie nie, to jest, więc trzeba to zaakceptować, tak właśnie jest, kiedy się uczymy tego, to się bardzo tego boimy, no i no, chcemy się wycofać, tylko dobra, zjem już tę zupkę. No, ja to nie. Tyle razy, ile ja się najadłam rzeczy, których jeść nie chciałam. No a patrzcie na mnie, no. Naprawdę, to ja są tak lata samo, brania tak dokładek. Lata brania dokładek, dosłownie. Automatycznie pojawia się obraza, prychnięcie lub jawnie wrogi komentarz i zawsze, ale to zawsze próba stymulacji twojego ośrodka poczucia winy. Na to trzeba się przygotować. Znasz to. Pamiętaj, że walczysz o siebie. Boom. Tak. Jeszcze kawałeczek. Ja kiedy zaczęłam mówić nie, łączyłam je z przepraszam, bo to jest ważny ten. Też tak, miałaś, no. Ja też, ja 700 razy, nie? Ale przepraszam, nie, przepraszam, ale wiesz, ale to, ale... Nie wiesz, gniewaj się na mnie. A wiesz, nie, ja nie jeszcze, się na mnie. Jeszcze łączyłam, bo ty jest przepraszam, a ja jeszcze z nieprawdziwą historią łączyłam. Albo tak, Ola, oczywiście, ilu ja dziadków pochorowałam, ile ja babć pochorowałam, ile razy ja sama po prostu zagrywałam się aktorsko przez telefon, żeby udawać, nie wiem, grypę, albo... Straszne zapalenie krtani. Przecież Paweł umierał ze śmiechu, bo ja po prostu bałam się powiedzieć, że nie chcę tego zrobić. Po prostu to nie czuję tego, nie czuję, że chcę tam pójść. Powiedzieć uczciwie, nie dziękuję za zaproszenie, ale nie jestem zainteresowana. To jest, w tym nie ma przemocy, w tym nie ma chęci zranienia drugiego człowieka, w tym jest tylko zwykłe, normalne, nie chcę tam iść. Ale ja oczywiście musiałam, nie wiem, byłam skłonna sobie czasami nogę w gips wsadzić, żeby uwiarygodnić kłamstwo. No, straszne. Tak, to samo. Czekaj, kochana, jeszcze jedną tutaj. No, tutaj jeszcze jeden rozdział, który też jest mój ulubiony w ogóle. Też mam taką lekcję nawet na kursie, która dla mnie znów, ty jesteś mistrzem i dla mnie to jest najtrudniejsza w ogóle lekcja życia, która łączy się z niej, z tym w ogóle wszystkim, co stoi na drodze do prawdy. Co ludzie powiedzą. No to jest, ale my to wszyscy znamy. No. No. U mnie w rodzinie co ludzie powiedzą, to było po prostu jak refren, naprawdę. No. Że babcia mówiła swoje córki i syna wychowywała w taki sposób właśnie, że co ludzie powiedzą, co sąsiadki powiedzą. Nie rób tak, co ludzie powiedzą. Moja mama się tego nauczyła, cała moja rodzina, wszyscy u mnie w rodzinie to stosują i znają bardzo dobrze. Ja też to poznałam. I naprawdę był taki długi czas w moim życiu, kiedy ja się naprawdę lękałam tego, co ludzie powiedzą. Tak. Że mi zależało, żeby nie pomyśleli sobie źle, nie powiedzieli źle. Nawet za cenę, mówię, po prostu opuszczenia siebie 1000 razy w ciągu dnia. Byle tylko zadbać o to, żeby ludzie nie musieli nic mówić albo myśleć złego na mój temat. Bo założenie było takie, że właśnie trzeba się cały czas starać i robić tak, żeby ludzie sobie nie pomyśleli. Mhm. Albo nie powiedzieli, to jest, no to jest okropne, a szczerze, ludzie mają to gdzieś, naprawdę. No. Nam się wydaje, że to jest takie ważne, ludzie sobie pogadają. Oni są zajęci martwieniem, co ludzie powiedzą też. No właśnie, to jest też takie odświeżające, uświadomić sobie, że naprawdę ludzie po prostu mają swoje sprawy na głowie. Mhm. Okej, czasami, żeby odreagować i uciec przed własnymi problemami, obrobią nam tyłek, to jest normalne, tak się dzieje, ale my nie musimy brać tego, o Jezu, mam pełno włosów jadzi na buzi, nie musimy tego brać jako jakieś ważne dla nas, bo czy ludzie powiedzą, że jesteśmy strasznie fajni, czy ludzie powiedzą, że jesteśmy do niczego, to nie ma żadnego znaczenia i w związku z tym, jacy my jesteśmy, bo tylko my wiemy, jacy jesteśmy. No. No powiedz, no dobrze, ale jesteśmy w dobie, zwłaszcza teraz, mając social media i mając dostęp do tak dużej, no po prostu takich dużej ilości odbiorców i tak bardzo widocznie, tak blisko jesteśmy wbrew pozorom, tak daleko i tak blisko zarazem, to ludzie cały czas coś mówią na twój temat, mówią piękne rzeczy, mówią trudne rzeczy. Czy radzisz sobie z tym, czy jest to dalej dla ciebie trudne, albo jak sobie radzisz z tym? Bo jesteś teraz tak bardzo blisko siebie, ja wiem po sobie, że z mojego doświadczenia, im bardziej ja właśnie dbam o tą małą dziewczynkę,
I uczy się też dbać o tą kobietę, bo to też jest dla mnie nowe, bo tak jak powiedziałaś, o wiele łatwiej jest zadbać o dziecko. Ja naprawdę uczę się zadbać o Ewelinę Stępnicką. Ja ją ledwo znam tak naprawdę, bo ja nigdy nie dawałam dojść do głosu. Im bliżej jestem, im bardziej pozwalam, im bardziej kocham wszystkie rzeczy, których się kiedyś wstydziłam, twoje zdanie po prostu odmieniło moje życie na zawsze. Jakby to było takie, to był ten klik, którego ja potrzebowałam. Ja potrzebowałam pójść jeszcze raz tam, do tego mojego wstydu, do tych wszystkich rzeczy, których się wstydzę i zobaczyć, czy ja w ogóle jestem gotowa z nimi się spotkać w prawdzie. Bo wiedziałam, że jak ja się z nimi spotkam w prawdzie, a dzięki tobie to poczułam, to wtedy nawet jak ktoś mi przyjdzie i mi to rzuci w twarz, to ja już tam pierwsza poszłam. Tak. I to naprawdę to było, jestem ci ogromnie, ogromnie wdzięczna za to. I teraz jest mi łatwiej przyjmować też to, co ludzie mówią, to, co ludzie powiedzą. A jak to wygląda u ciebie? No bo masz tak dużo ludzi jest w twoim życiu dookoła. Na przykład na pewno ja mam coś takiego, że myślę, że takiej osobie, która chciałaby jakby sobie to jakoś poukładać, tę współczesność całą, to ja na przykład bardzo mam tak od zawsze, że dla mnie, kiedy ktoś mówi, Boże, jesteś strasznie fajna, po prostu uwielbiam Cię, to ja nigdy nie złapałam się tego, czyli ja nie wkładam wielkich emocji i nie pasę się tym, że ktoś mnie pochwalił. Więc w związku z tym tak samo mam lżejszy stosunek do tego, że ktoś mnie na przykład obrazi, znaczy powie o mnie coś strasznie takiego nieprzyjemnego. Ja często to powtarzałam na przestrzeni lat, jeszcze zanim się poczułam jakby dobrze ze sobą, takie gdzieś to przeczytałam, nie pamiętam szczerze mówiąc, nie chcę ściemniać, ale to jest dosyć znane takie zdanie. Ono się nazywa Rose is Rose is Rose is Rose, czyli róża jest różą, jest różą, jest różą. Nic nie ma wpływu na istotę tego kwiatu. Oh wow, patrzysz na nią, ona jest. Czy ty ją lubisz, czy ktoś ją lubi, czy jej nie lubi, to nie ma żadnego wpływu i znaczenia, bo ona jest różą. To jest róża. Tak samo ja jestem ja, ty jesteś ty, ty jesteś ty. Czy ja ci powiem, oj Ewelina, wiesz co, daj spokój, jesteś jakaś okropna. Albo ci powiem, Ewelina, jesteś taka cudowna. Ty jesteś Eweliną. Ty wiesz. A ja mogę chcieć po prostu, jeżeli będę miała taką szansę i okazję, ciebie poznawać, pozwalać ci, żebyś mi może rąbek tajemnicy na swój temat odkryła. Bez przymusu i bez presji. Natomiast naprawdę to nie ma żadnego znaczenia, więc nie przejmujcie się tak strasznie. Nie myślcie sobie, że jesteście jacyś fajniejsi, kiedy mówią wam, że jesteście ekstra i macie milion lajków. Ani nie myślcie sobie, że jesteście beznadziejni, jeżeli wam powiedzą ludzie w internecie, że jesteście beznadziejni. To jest nieprawda. Ani to, ani to. Bo jesteście, jacy jesteście. Jeżeli czujecie w sobie się źle i myślicie sobie, jestem nic nie warta, albo jakiś taki jestem beznadziejny, bo się nauczyliśmy tak o sobie myśleć często, to, że ktoś nam powie 1000 osób albo 50 000 osób, jesteś świetny, my i tak w to nie uwierzymy. Nie uwierzymy. To jest to. Czyli nie nakarmimy się tym, oczywiście. To jest to, co on powiedział, że ze 30 dni się wody nie napijesz. No. I tak będziesz cały czas... Nie nakarmi cię to nigdy w życiu. To jest to, no. Rzeczywiście możemy być bardziej podatni, żeby się pogrążyć jeszcze niżej w swoim własnym odbiorze siebie, kiedy nam ludzie powiedzą, ty beznadziejna. I ty myślisz sobie, o tak, oni mają rację, bo ja jestem beznadziejna. A właśnie chodzi o to, że co to jest w ogóle za konstrukt, żeby człowiek myślał, że jest beznadziejny? Nikt z nas nie jest beznadziejny. Nikt. My czasami robimy rzeczy, które, nie wiem, są kontrowersyjne, albo czasami rzeczywiście no, zdarzy nam się kogoś w bambuko zrobić, albo kogoś, nie wiem, dziugnąć sztylecikiem słowa. Każdemu się to zdarza. My naprawdę prywatnie nie znam osoby, której by się nie przytrafił jakiś taki mały ząk albo wpadka. Ale trzeba po prostu być przytomnym cały czas, żeby robić to jak najrzadziej. Na pewno pilnować tego, żeby nie sprawiać przykrości innym ludziom. Po prostu, no. Nie wiem, no. Tu jestem, co ja tam wiem, no. Ja tylko no wiem, bardzo dużo wiesz. Że dzisiaj jest super jakiś piątek. Chociaż w zasadzie... Piątunio. Dobrze. Mam tutaj taki... Jezu, czy ona nie chrapie, bo ona ma nos... Ona chrapie prosto do mikrofonu. O Jezu, to musi być okropne, może ją przestawię, Jadziu, przestawisz się. Nie, ona ciągnie do mikrofonu, patrz. No, ona tutaj też udziela się. No. Jadzia.
O Jezu, jak ją ciągnie. Jadziu, chodź, no jest ale... okej, okay, jest okej. Ale, Okay. no ale... Nikt nic nie mówił tutaj, nie zauważyłam tutaj. Musicie to słyszeć. Przeszkadza, nie? Nie. No ale słyszycie wyobraź jakże? Sobie, że odpala ktoś wiadomości w telewizji i nagle jest... podczas mówienia o tym, co tam Ej, na no świecie. taka jest nasza Straszne. prawda tutaj, a że my w prawdzie, no to tutaj dziewczyny też są, każdy ma... Słuchajcie, poza tym ja chyba jednak chcę pozwolić być im sobą. O, Tak, to chciałam powiedzieć, że no kiedy powiedz. my, to jest bardzo ważne i to jest jakiś taki kolejny etap, powoli uczymy się dbać o siebie troszkę i jakoś tak strzec siebie i po prostu jakoś tak się, tak jakoś, no, być ze sobą i mówimy nie coraz częściej, potrafimy to robić bardziej odważnie, już się przestajemy tego tak bać, ale potem przychodzi ten moment, bo to nie jest koniec. To się może stać albo równolegle, właściwie powinno się nad tym pracować jakoś równolegle, żeby pozwolić innym na to samo, bo to już jest inna para kaloszy, Tak. bo my możemy się rozsmakować w mówieniu nie, na przykład mówimy do partnera nie, nie zgadzam się, żebyś odzywał się do mnie w ten sposób, albo żebyś, nie wiem, planował sam wakacje. No nie wiem, jakieś takie głupie mi przykłady przychodzą do głowy. Po prostu mówimy nie. A on na przykład przy innej okazji mówi nam nie. I tutaj możemy mieć znowu w sobie, żeby na przykład nauczyć się, że ludzie mają prawo do mówienia, dbania o siebie również. Czyli żeby nie oczekiwać od ludzi, żeby oni nam skakali na głowie w naszym życiu, Tak. jak aktorzy. Po prostu ludzie nie są od tego, żeby nam odgrywać role, które nam się spodobają. Ludzie są sobą. Co jest Trzeba im na to częste, że pozwolić. Jak my wracamy gdzieś tak do siebie z tego bambuku i wracamy, zaczynamy być sobą, to w ogóle często my przeszliśmy taką długą drogę, czasem to było 20 lat, czasem 30, czasem 40 i często ci ludzie, którzy są dookoła nas, naprawdę nie wiedzą, jaką my drogę przechodziliśmy, nie znają tego, bo my ledwo to poznajemy i czasem my mamy też takie oczekiwanie, że oni mają wiedzieć i oni teraz mają rozumieć i oni mają się zgadzać z każdym i najlepiej, nie wiem, ty to może tak nie miałaś, ale ja to wpychałam jeszcze, jak już zaczynałam dotykać odrobinę paluszkami swojej prawdy, to ją brałam i wpychałam. O, ja też, oczywiście, o, to jest straszne, no, no. Ty jedz jak ja, myśl jak ja, nie, moi bliscy to wiedzą, że naprawdę po prostu no. Z tym nadal muszę jakoś się pilnować i ciągle mi się to jednak zdarza, że po prostu koleżanka, na przykład, przepraszam, przyjaciółka mówi do mnie, że jakiś ma trudniejszy dzień, a ja na przykład od razu spieszę jej po prostu z całym pakietem Całym rozwiązań. Pakietem. Ja przynoszę ci wodę. I jeszcze się dziwię, że ona tego nie chce natychmiast zastosować, tak, bo przecież tak, ja sprawdziłam, to działa. Tak, to działa, ja wiem, że no, to działa. No, to mi się zdarza, to jest okropne, ale no. To jest też u mnie takie tak zwane współuzależnieniowe, może niektórzy z was wiedzą, czym jest współuzależnienie, to jest to taka, albo też ludzie z domów DDA mają coś takiego, że bardzo chcą natychmiast załatwić, żeby wszystko już było dobrze, tak. Czyli ja się tym zajmę, ja pomogę ci, słuchaj, zrób to i to, no właśnie tutaj muszę się, naprawdę, to jest też moja praca codzienna, żeby się nie wtryniać ludziom z rozwiązaniami, no. No, ja też tak mam. Już ja cię zabiorę, kochani. Już nie było mnie, tylko chwileczkę. Nie? Połóż się. No, powiedz mi tak, kochana, czy jest jakiś rozdział, który jest dla ciebie wyjątkowo ważny, taki w tej książce? Jakaś lekcja, która taka właśnie, czy jest coś tutaj, co było dla ciebie takie, wiesz, one wszystkie są dla wszystkie. Mnie ważne, natomiast taki najtrudniejszy do napisania był Chciałam ten właśnie drugie pytanie. O komunii. Wiesz ten. Co, ja nie mogłam wytrzymać tego rozdziału o komunii, czekaj, bo to mnie nie wie, ja po prostu nie mogłam, ja chciałam przeskakiwać literki, bo ja chciałam zobaczyć, jak to się, no a dlaczego był jak to się najtrudniejszy. kończy? Tak, no. Umarłam. No. To, że tu jestem, to ci się tylko tak wydaje. Nie, a no. Dlaczego on był najtrudniejszy? No, dlatego, że to jest ogólnie dosyć, to jest prawda, tak było. To jest moje jakby przeżycie i wspomnienie z wczesnego takiego jakiegoś okresu życia. Natomiast ja, to nie jest tak, że ja wyparłam i nigdy do niego nie wracałam. Ja wręcz nawet chętnie czasami o tym opowiadałam, ale zawsze w śmieszny sposób. Ja zaśmiewałam te sytuacje. Na przykład mówiłam właśnie o tym zeszycie, co tam napisałam, że tak. Jakie to śmieszne. Natomiast ja wiedziałam, że to nie jest wcale śmieszne, co się tam wtedy wydarzyło i pisząc ten rozdział, tak jakby intencjonalnie wróciłam do tego wspomnienia i otworzyłam się na pamięć, po prostu, żeby mi... Ja chciałam przypomnieć sobie, jak ja się wtedy czułam, na tyle, na ile mogę, po tylu latach. I słuchajcie, to było niesamowite, że jak ja po prostu usiadłam i
najpierw musiałam tak pomyśleć o tym i zaczęłam sobie to przypominać, to słuchajcie, tak jakby ciało pamiętało. Ja wręcz nawet mogłam przyrzec, że czuję ten rodzaj takiego zacisku w żołądku, taki rodzaj przytłoczenia, taki rodzaj potrzasku. Zapachy mi się zaczęły przypominać, na przykład jak tam mówię, jak idę do salki katechetycznej, to dosłownie wyobraźni przeszłam po tych schodach i ja przypomniałam sobie ten zapach tego miejsca. My pamiętamy niesamowicie dużo i przeżycie tej historii jeszcze raz teraz na użytek tego rozdziału było dla mnie, no o Jezu, jak ja się musiałam właśnie odsuwać od komputera, pójść zrobić herbatę, odetchnąć, wrócić i pisać dalej. No ciężkie to było, czyli skoro to było dla mnie takie ciężkie, to znaczy, że ja ciągle miałam w sobie te pakunki, tak, z tymi, pamięć jakąś w sobie tego zdarzenia. I muszę powiedzieć, że jak skończyłam, no to wyłam jak bubr. Tak jakbym po prostu dałam to przeczytać Pawłowi i normalnie, ale tak jak dzieciak taki, nie że tam dyskretnie, jakoś tak kulturalnie, jak dorosła osoba. No naprawdę. Nie, to był tak jakby ze mnie zeszło napięcie całe i on też do mnie powiedział, że przeczytał to i jemu się mówi, że Jezus, zrobiło mi się duszno. Uh-huh. On mówi po prostu, to jest straszne. No i rzeczywiście mam wrażenie, że te łzy, które wypłakałam, to były bardzo stare łzy. To jest tak, jakbym gdzieś miała taki mały zbiorniczek takich jeszcze wtedy niewypłakanych i nagle to się, no i szczerze mówiąc, ja mam już z głowy to wspomnienie, że ja naprawdę chyba jednak pisząc to po prostu uwolniła, ja to się puściłam. No. A to jest niesamowite, bo to był jedyny rozdział, który ja czytałam takim naprawdę, że ja po prostu się mnie bolało, jak ja go czytałam i ja już chciałam go przeskoczyć na koniec, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, bo ja po prostu byłam tam z Tobą, po prostu w tym stresie, Boże, co ona zrobi, co ta dziewczynka zrobi, jak ona z tego wybrnie, naprawdę po prostu z każdym tym zdaniem, ale wytrwałam, mówię, czytaj na spokojnie, czytaj. Ale napisałam to właściwie po to, żeby... No właśnie, chciałam się zapytać. Co kogo obchodzi, co ja tam przeżyłam, mając 8 lat? To nie jest dla świata w ogóle i dla Was istotne. Natomiast zrobiłam to dlatego, żeby, bo może na przykład ktoś czytający przypomni sobie coś ze swojego życia. I to nie chodzi o to, że ktoś miał tak samo, taką samą historię na koncie. To w ogóle nie o to chodzi. Ale że może to przypomni mu jakiś moment bardzo stary, kiedy czuł się tak samo zagubiony, tak samo bezsilny, a był dzieckiem. Że tak samo nie wiedział, że to było przytłaczające, że zdarzenie, zestaw sytuacji był tak ciężki dla dziecięcego umysłu, że no musiał mieć wpływ, że to musiało zostać gdzieś pozamrażane we wspomnieniach, w ciele, nie wiem, i że potem być może w dorosłości czasami reagujemy odruchowo, jakoś specyficznie, a tak naprawdę wystarczy wrócić, oddać sobie honor z tamtego czasu, tak jakoś, nie wiem, no po prostu spotkać się ze sobą, uznać to cierpienie i wtedy na przykład możemy zamknąć to wspomnienie, naprawdę odstawić je do przeszłości autentycznie i na przykład okazuje się, że przestajemy reagować w życiu. Czyli na przykład, nie wiem, że wydaje mi się, że tak może to zadziałać też u innych. No. Może, dlatego że ja czytając to właśnie, dlatego chciałam się zapytać, jaka była intencja tego rozdziału, bo można było, bo ktoś mógłby pomyśleć, ty w ogóle po co jakiś rozdział o No właśnie, po co ta baba nam o tym opowiada? Na przykład, prawda? Natomiast w ogóle dla mnie tam wiele jest takich rozdziałów, które ty piszesz, nie wiem, na przykład o kocie jest rozdział, a ja myślę w ogóle o czymś innym, ale i dlatego dla mnie ta magia tego, w jaki sposób ty się komunikujesz z nami i co ty wybudzasz właśnie, to jest jak ta sól na języku, która sprawia, że jestem głodna, jeszcze szukam i też tak często, może często nie, ale ja tak gdzieś wyłapywałam te momenty, gdzie opowiadasz o tym uczuciu, jak się czułaś wtedy, albo że pamiętasz, jak się czułaś i ja gdzieś, twoja książka sprowadza mnie, jest bardzo taka, wiesz, to jest naprawdę doświadczenie też w ciele dla mnie, czytając to i ja naprawdę szłam zaraz za tym uczuciem, czytając to i to uczucie później, ja szukałam go w życiu i ono mnie zaprowadziło w różne miejsca, historia z kotem mnie zaprowadziła w jedno miejsce, historia z nie właśnie zaprowadziła mnie w inne, ale właśnie ta komunia, ona mnie zaprowadziła w takie miejsce, znowu się wzruszałam, że ja mówię, wow, w ogóle jak można mieć taki dar, że można opowiedzieć historię, której ja w ogóle tak, bo zazwyczaj gdzie widzimy siebie w drugim człowieku, to są rzeczy, które ja też tak mam, one się mi też przydarzyły, prawda, ale zazwyczaj one są podobne tak jeden do jednego, a tutaj w ogóle nie,
A i tak byłaś w stanie dotrzeć poprzez właśnie to poczucie, to opisanie tej dziewczynki, to, że ja widziałam siebie, ja widziałam siebie w pokoju, widziałam siebie w miejscu, gdzie była przemoc, i ja nie wiedziałam, jak z tego wybrnąć, i ja chciałam to naprawić. To jest dla mnie niesamowite w ogóle właśnie to, jaki ty masz dar, jak jesteś w stanie to zrobić. Bo druga córka do mnie się tu ładuje. No, no, słuchajcie, kochani, no i patrzcie, ja czasami się wygłupiam, że jak one zjedzą i przychodzą do mnie, to ja do Pawła mówię, czekaj, muszę małą odbić. I tak biorę na ramię i mówię, kochanie, no ogólnie bawimy się, że to są nasze córki, no po prostu. Raczej. Ja mówię do Pawła, a on mówi, ja mówię, żądam od ciebie dowodu miłości. Patrz, sobie żartujemy, bo to jest takie sformułowanie. A on mówi, czekaj, ale, bo na to na mikrofonie jest. Czekaj, dobra, to ja też żądam od ciebie dowodu miłości. Ja mówię, ja ci dałam dwa dowody, zobacz, jakie ci piękne córki urodziłam. Kochana, posiedzisz jeszcze trochę, czy musisz kończyć? No ja nie wiem, czy w ogóle jeszcze ktoś jest, bo ja nie widzę żadnego ruchu. Jest nas 2,5 tysiąca ludzi. Wow! No, łącznie na Facebooku i na Kochani, Instagramie. Czy wy zachowujecie dystans? 2,5 tysiąca ludzi, nie można takich zgromadzeń robić? No właśnie, robić. Maseczki nałożone, dystans zachowany. Kochana, tutaj a propos prawdy jeszcze, nieprawdziwych prawd. I to też takie piękne. Pierwsza z powielanych nieprawd głosi, że jesteśmy marni, zepsuci, ale jeśli się bardzo, ale to bardzo postaramy, to czujnym okiem nauczyciela, korzystając z jego jedynie słusznej metody, mamy szansę do... Aha, nie, to nie to. Prawda jest zaś taka, że kondycja, w jakiej jesteśmy, gdy czujemy się zagubieni, w żadnym stopniu nie narusza naszej naturalnej wyjątkowości. Tak uważam. No i to jest takie piękne. Ja często mówię, że nieważne, nawet jaki my zły czyn zrobimy. To jest. Czasem jest ciężko mi to przekazać, żeby to nie było odebrane właśnie jako takie kolorowe, cukierkowe stwierdzenie. Wiesz, nawet jak moje zdanie jesteś cudem, że czasem to tak, wiesz, zabiera nas w takie, no trochę przekolorowaną przestrzeń. Często mamy bunt na to. Ale naprawdę jest taka przestrzeń. Ty też tak pięknie o tym opowiadasz, może zaraz znajdę ten urywek, o ciszy, o tym oddechu, że jest takie miejsce ponad to wszystko i kondycja, w jakiej jesteśmy, gdy czujemy się zagubieni, w żadnym stopniu nie narusza naszej naturalnej wyjątkowości. Czujesz to? Absolutnie, no ja jestem tego pewna. No. No. Wiem, że może niektóre osoby nie zechcą mi uwierzyć na przykład, dokładnie, albo nie mają dowodów na to, że tak jest. No ja zgromadziłam realne dowody na to, po prostu naprawdę. Dobrze, zatrzymam Cię i przerwę, wetnę się. Co byś powiedziała osobie, której ciężko, bo ja na przykład byłam taką osobą wiele lat temu, ktoś by mi powiedział, wiesz, jesteś cudem, w ogóle do Michała odszepnęła między oczy. Jakby co byś powiedziała takiej osobie, która jest gdzieś daleko, tak jak ja byłam kiedyś daleko i może masz coś takiego, jaki mikrokrok, tak? Gdzie tego szukać, co zrobić, jaką drobną rzecz zrobić, żeby gdzieś tak dotknąć tej przestrzeni właśnie, która nie może być naruszona przez żaden czyn, żadne słowo, żadną traumę. Ja nie jestem akurat nauczycielką. Ja wiem, więc ale co ty, jako Kasia, jako przyjaciółka w drodze, gdzie ty, jak ty szukałaś tego? Co tobie pomagało? No, ja na przykład no, mam tak, że dla mnie takim szczególnym momentem jest zawsze moment takiej, tak zwanej tej ciszy, która jest przed snem, że ja używam, specjalnie używam tego momentu, że ja zamykam oczy i to już jest ta taka cisza, nie wiem, mąż śpi albo nie śpi, ale to jest ten moment taki mój. Czasami ja po prostu zasypiam w trakcie bycia w tym momencie ze sobą, ale naprawdę ja tego używam, żeby na przykład obejrzeć sobie dzień, który właśnie mija. Żeby popatrzeć, czy dzisiaj byłam uważna, czy pilnowałam jakby siebie w tej takiej, no mówię, w tej prawdzie. To są cały czas, no mówię, no, to jest tak, że to jest codzienne zajęcie, po prostu. Żeby na przykład cały czas być na tyle przytomnym, żeby zauważyć, kiedy na przykład robi nam się to. Że na przykład, bo to jest oczywiste, my będziemy tego doświadczać, my zawsze będziemy, tak jak dzisiaj Ci powiedziałam, korzystać z całej palety emocji, bo mamy do wzięcia w życiu pewien zestaw emocji, on jest szeroki, ten wachlarz, i my musimy albo powinniśmy po prostu chcieć korzystać ze wszystkich. Nie wyobrażam sobie, żeby można było w ogóle żyć na tym świecie i na przykład ostatecznie pożegnać smutek albo gniew, albo żal, albo nie wiem, frustrację. Nie wydaje mi się to możliwe, bo to by było bez sensu na tym świecie. Po prostu tutaj to jest cały czas orientowanie się. Chodzi tylko o to, czyli krótko mówiąc,
no nie wiem, ja na przykład robię to, że ja staram się najszybciej jak się da, czasami to jest dłużej, czasami błyskawicznie, zauważyć, co się właśnie ze mną wydarzyło. Rozpoznać emocje. Tak. Czyli na przykład, no to jest taki, to jest w sumie fajna zabawa, tak, taka zabawa ze sobą, typu, że na przykład ja chcę wiedzieć, co ja czuję w danym momencie. Jaki jest mój stan? Czy ja jestem taka jakaś dzisiaj, teraz w sumie nijaka? Czy ja na przykład czuję, że jednak się jakiś lęk pojawił, że coś mnie, czegoś się obawiam? I wtedy na przykład zauważyć to i pomyśleć sobie, no, zadać sobie pytanie, co to może być? Albo na przykład, jeżeli opierdółę się, nagle pokłócę z mężem, ostatnio tak się pokłóciliśmy o tak, półki. O półki się pokłóciliśmy, bo ja mówię, a może by ten kredensik po prostu komuś oddać, a tu byśmy półki dali. A on mówi do mnie, półki? I słuchajcie, jak ja po prostu poszłam, jakie konie ze mnie wybiegły i ja mówię, on mówi, nigdy czegoś takiego nie widziałam. A co ja na to do niego mówię? Jeszcze wielu rzeczy nie widziałeś. To, ja że nie, śmieję, bo ja to znam. To, że nie widziałeś półek, to nie oznacza, że półki są złe. I słuchajcie, ja w tym momencie się łapię, ja już wiem, bo ja tak jakby na moment widzę siebie z boku, i widzę babę w okularach, która z miną Baba Jagi mówi, że człowieku, w ogóle się nie znasz, półki, Jezus Maria, i ja to widzę. I myślę sobie, oho, przecież to jest niemożliwe, żeby to chodziło o półki. No. To chodzi o coś zupełnie innego. Tak. I wtedy na przykład Paweł też to robi sam dla siebie, ale ja robię to dla siebie, że idę na stronę, siadam albo kładę się i myślę sobie, o co kaman, kurde, bo przecież wiadomo, że nie chodzi o półki. Nie chodzi w ogóle o męża. To jest coś, coś się musiało wydarzyć. I ja zaczynam szukać. Tak. Kurde, czasami mi się udaje szybko znaleźć, a czasami zajmuje to trochę czasu, czasami nocy potrzeba, żeby wreszcie do mnie dotarło, co się ze mną wydarzyło. Co jest tak naprawdę przyczyną tego? Tak. Zresztą bardzo często mam wrażenie, że takie osoby, które no czasami no ręka im się umknie, no muszą napisać coś przykrego do kogoś w internecie. Ja się nie złoszczę na takie osoby, dlatego że ja od razu sobie wyobrażam, że za tym aktem jest coś. Nie wiem, czy kiedyś wam, czy opowiadałam to na naszym ostatnim spotkaniu, ale chcę wam opowiedzieć szybciutko taką naprawdę realną sytuację. Jeśli mówiłam, to może jest ktoś pośród Państwa, kto tego nie słysza. Ona jest znakomita i bardzo mnie wiele nauczyła. Naprawdę nauczyła mnie czegoś szczególnego. Jedziemy z zespołem Hej na koncert i nagle nam zatrzymamy się na stacji siku, siku, siku. Dobra, oczywiście chłopakom chce się strasznie siku. Ja to potrafię całkiem długo nie sikać. Więc, ale myślę sobie, dobra, też skorzystam, bo żeby się nie zatrzymywać 100 razy. Ale się grzebie tam, wyładowuje się z tego busa, oni pognali już do tej toalety. Okazuje się, że toaleta jest na zewnątrz i jest płatna. A oni są na ścisku po prostu i nie mają hajsu. Jeden wygrzebuje monetę, gdzieś tam znajduje w ogóle w podszewce płaszcza, wsadza żaba i on idzie i sika. I mój Paweł mówi, sorry, że tak o sikaniu, ale przecież chyba też to robicie. No chyba, że nie, no to przepraszam. I Paweł mówi, weź mi te drzwi, potem nie zamykaj ich, bo ja nie mam monety, a za chwilę po prostu już nie dam rady. I wychodzi wtedy ze stacji pani, która tam pracuje i robi taką awanturę, ale jest tak strasznie. Ja wtedy już dochodzę do tej stacji i widzę, że ona krzyczy do tego Pawła, mówi, ty gnoju, ty, będę... Marek, kręć ich, myślisz, że za darmo, to jest kurde płatne, oczywiście słowa są znacznie mocniejsze, mówi do niego, myślisz gnoju, że tak będziesz kobietę traktował? Paweł do niej mówi, ja nie mam po prostu pieniędzy, mam, ale grubsze, nie mam drobnych, proszę pani, przecież to jest ludzka sytuacja, ale ona do niego, powiedziała do niego wtedy, ty siwy... więc to go musiało dostać, bo on był świeżo siwy, więc jego to zabolało. I wtedy on do niej powiedział, ty babo, ty weź się, ogarnij. Czyli odpowiedział. I po nim do tej toalety weszłam ja. I oni poszli do busa, a ja miałam monetę tam, miałam i usiadłam tam sobie, kucnęłam, nie, żebym tam siadała od razu. I słyszę cały czas, że ta kobieta jest w furii.
że rozmawia z tym jakimś panem Markiem i że po prostu jest w takich emocjach, że od razu ja sobie myślę, że to jest niemożliwe, żeby to chodziło o taką sytuację, żeby ją to doprowadziło do takiej furii. Tak. Więc wychodzę stamtąd i coś mi mówi, że ja nie chcę tak zostawić tego, bo ja też ją czuję, bo ja też parę razy wpadłam w taki szał, ale on był szałem, opowieścią o czymś innym niż to, co właśnie się zdarzało. I mówię do niej, proszę pani, niech się pani nie gniewa na niego. To jest mój partner, on ma tak z tym sikaniem, że po prostu ciągle mu się chce siku. I to jest tak, że on po prostu, no czasami to aż po prostu to jest, wie pani, ból. I to nie jest człowiek, który, bo ona w pewnym momencie jeszcze powiedziała, gardzisz kobietami? Kobiety tak traktujesz? To już wiedziałam, że to chodzi o coś innego. I ja mówię, on naprawdę szanuje kobiety. Gdyby pani go tak poznała na co dzień, to jest super, super człowiek. Jest miły, jest uczynny. Niech się pani na niego nie gniewa. Po prostu, no, na pewno nie chciał pani sprawić przykrości. I tak mówię do niej tak jakoś, tak serdecznie. Jakbym mogła i żeby ona nie poczuła się jakaś molestowana, to pewnie bym ją wzięła w ramiona i nic nie mówiła, tylko bym ją objęła serdecznie. I nagle widzę, jak na twarzy tej kobiety to napięcie, ono się rozpuszcza. Ona jest jakby uszanowana, bo ja jej mówię, że nie chciałabym, że niech pani, przykro mi, że poczuła się, że panią zdenerwowała, ale proszę, wiesz. I ona po prostu, wiecie, jak czasami dzieci małe płaczą, są w takich spazmach i tak płaczą realnie i nagle mama weźmie, utuli i tak przytuli, to dziecko w pewnym momencie robi tak. Jeszcze ma te oczka takie zapłakane, ale już to nie jest wrzask, tylko ono tak i się uspokaja. I ona też miała tak jakby takie, bo wie pani, jak to jest, człowiek, wy sobie tak jeździcie, a człowiek pracuje, urabia się po pachy i ona nagle zaczyna już mówić o sobie i wtedy ja już wiem, że za jej reakcją, za tym jej wybuchem stoi jej historia, tak. Jej dzień, tak. Jej być może trudność, być może, nie wiem, ma męża w domu, który ją źle traktuje, tak. I ten moment, kiedy ona krzyczy, że kobiety tak traktować, i być może ona doświadcza tego często, więc jest bardzo przeczulona i dzisiaj postanowiła bić. Więc myślę, że wiele osób tak na przykład u nas w kraju ma, bo tak narzekamy ciągle na ten kraj, ja myślę, że odpowiedź na to możemy znaleźć błyskawicznie. Za tymi wszystkimi reakcjami po prostu jest historia człowieka, jego cierpienie, jego być może stare cierpienie. Jeżeli ktoś go dziugnie w tą ranę, którą w sobie ma, to on zareaguje, bo dzieci nie potrafią reagować, bo są małe i ojciec mówi, ty gnoju, nogi ci z dupy wyrwę. Taki chłopiec na przykład nie zareaguje, bo jest malutki, nie powie ojcu nie, nie obroni się przed nim, bo jest mały, jest dzieckiem, ale to w nim osiada i potem, kiedy już ma mięśnie, a często sobie je wyhoduje, bo chce czuć wreszcie jakąś moc, sprawczość jakąś, ale ciągle ma te rany z dzieciństwa, no to jak ktoś mu nadepnie na oczy, to on po prostu pomścić siebie chce, nawet nie siebie teraz. Tak. Bardzo często mam wrażenie, że ludzie nie chcą walczyć o ojczyznę, tylko chcą walczyć o siebie. O siebie, no. Tak. Tak. O dzieci w sobie. Sorry, że tak się rozgadałam. Nie, ale... dobrze, to jest ważne, bo, dlatego że Lęko. Ile agresji z drugiego człowieka jest tak naprawdę walką o przetrwanie tego małego chłopca czy tej małej dziewczynki. Jestem duży, tak. Jestem tak złamany w dzieciństwie, tak. Że ja po prostu teraz zabiję tego, tak. Wpierdol spuszczę tak. Każdemu, kto mi tak. Kwiknie. To jest tak. Tego rodzaju sytuacja. Tam są ludzie. Po drugiej stronie, więc myślę, że mamy dwie Polski ponoć. Po każdej z tych stron to są ludzie, mało tego, to są dzieci, dawne dzieci. No, tak. Przecież, no, nie wiem, no, może ktoś stwierdzi, że się mylę, ale na ten moment swojego życia tak to widzę po prostu, no. Tak, ile jest takich, czasami sami nie rozumiemy swoich zachowań właśnie, czy to będą półki, czy to będzie, ja pamiętam, kupowałam bilet rok temu właśnie w Polsce, i strasznie duża kolejka była i próbowałam dla psa swojego tam znaleźć bilet i to... I nagle podszedł do mnie dziadek i zaczął na mnie krzyczeć, ale to naprawdę tak krzyczeć i nagle ja się odwróciłam i cała ta kolejka ludzi była na mnie zła i ja po prostu od razu się skuliłam, wycofałam, powiedziałam do tej kobiety, to ja nie kupuję tego biletu. Ona w ogóle zaczęła mnie przepraszać, mówi, że nie, wszystko jest okej. I ja odeszłam i się rozpłakałam. Naprawdę, to było rok temu i się rozpłakałam i ja już wiedziałam wtedy, bo kiedyś bym nie dała sobie przyzwolenia na to, ale ja już wiedziałam, że to moja dziewczynka płacze.
I od razu mi się przypomniało, kiedy takie zachowanie mi się w domu działo, ale najlepsze było to, że ja poszłam do domu i brałam kąpiel, bo chciałam, ja czułam, że tam jest coś dla mnie ważnego. No i siedzę w tej wannie i przychodzi ta dorosła właśnie, ta agresorka. Mm-hmm. I ja odgrywam sobie tą scenę, jak ja się odwracam do tego biednego dziadka i zaczynam jechać po nim. Ale to jadę po prostu, to ta pani tam w toalecie, to mogłaby się uczyć ode mnie. O, jak na ciebie krzyczeli w domu, albo krzyczysz na swoją żonkę, to nie znaczy, że kurwa możesz na mnie. I jadę tam powiem, w swojej głowie, to wszystko się ale w mojej no to głowie. Przecież ja, Jezus, ja to, słuchajcie, no ja tak robiłam, że na zasadzie, no to jest o tym też w tej książce, że ja mówię, jak już sobie pójdą, to no. Wtedy takim odpowiem w myślach, no. Że im laczki pospadają. No. Przecież ja tak robiłam, że na zasadzie ktoś mi jechał po głowie, totalnie mnie, nie wiem, koleżanka albo ktoś tam, no. Albo ktoś, nie wiem, ktoś i czuję, albo nie wiem, ktoś z rodziny i czuję się, że gasnę, a milczę jak zaklęta. W głowie tylko wiem, potem kończy się ta sytuacja, wracam do domu, myślę sobie, tak bym powiedziała, albo bym tak, albo o, tak bym powiedziała, to by laczki spadły, albo... No, no, rozumiesz, naprawdę. Ile ja takich serii i obron samej siebie przeprowadziłam w głowie, to jest odjazd. Ale wiesz, co dla mnie było, wiecie, co dla mnie, kochani, było najlepsze, że później przyszła w ogóle ta mądra, taka, ja też mam taką, wiesz, taką, która po prostu ci trzaśnie właśnie taką jakąś mądrością prosto z książki, nie? To ta w ogóle boli najbardziej, nie? Potrafię tak, że po prostu się składasz wtedy. Ale ja już wiedziałam, że ja jestem w schemacie, tylko teraz ten drugi. I tak siedzę i naprawdę po prostu byłam taka wzruszona tym. I tak spojrzałam w sufit i mówię... Pokaż mi, co w takim momencie zdrowy człowiek by zrobił. I to mnie tak wzruszyło i wzrusza mnie teraz, bo dosłownie w obrazie widziałam siebie, jak ten człowiek tak na mnie krzyczy, a ja po prostu tylko na niego patrzę mu prosto w oczy. Mhm. Ale tak naprawdę z miłością mu patrzę. I ja po prostu widzę, jak on po prostu w pewnym momencie on widzi, że to nie ma sensu i my po prostu na siebie patrzymy. Mhm. I ja mówię tak, ja pierdzielę, to jest dom, ale jaka daleka droga w ogóle jeszcze, bo ja mam i tą wojowniczkę właśnie, i tą w ogóle profesorkę w ogóle odczytaną mądrościami w ogóle świadomości, przebudzenia i w ogóle ty nieświadomy i sromy i piździomy i tą dziewczynkę, która po prostu chce się wycofać i płakać. Natomiast gdzie ja swoje uleczenie znajduję w całej tej drodze, dlatego, że to tak się ładnie zapętli nam, to jest przynajmniej w przyzwoleniu sobie na widzenie tego wszystkiego, na naprawdę, na tak jak powiedziałaś, że ty idziesz na chwilę i mówisz, okej, odsokana z tymi półkami, tak jak ja poszłam do tej wanny, bo ja kiedyś bym w ogóle tego nie dopuściła. I czasem nie będziemy w stanie sami tego zrobić. Wiele ludzi będzie potrzebowało iść do terapeuty i z nim rozpakować taką sytuację z panem na dworcu czy z mężem przy półkach, ale przynajmniej pójście tam do siebie, mówiąc moją nomenklaturą, z latarką miłości, jakby zobaczyć, tak. Ej, okej, choć zobaczymy, co tu się stało, jest okej. Ja wiem, że się nie czujesz dobrze, ja wiem, że to było nieprzyjemne, niewygodne, pewnie się wstydzisz, gardzisz sobą, albo gardzisz tym drugim człowiekiem, ale chodźmy, zobaczymy, choć to rozpakujemy, zobaczymy, co tam jest dalej. I to mnie sprowadza do takiej pięknej tutaj drugiej nieprawdy u Kasi Nosowskiej, że istnieją metody, które zagwarantują nam, że już zawsze będziemy wolni od wszelkich emocji, zdarzeń, doświadczeń, jakie nie mieszczą się w definicji szczęścia. To wspominałaś ostatnio, ale i tutaj dalej. A przecież natura ziemskiego doświadczenia sprowadza się właśnie do płynnego przenikania się ciemności i światła, czerni i bieli, radości i smutku. Nie można rozdzielić duetu. Wywaliło nas? Nie, tylko bateria. Nie można rozdzielić duetu wydech, wdech, niekończący się wdech, istne piekło. Wow. No tak sobie myślę, tak samo jak no wszystko, co by trwało bez jakiejś ulgi w postaci zatrzymania tego stanu, no jest piekłem po prostu. Nawet, tak. nawet jedzenie ulubionej potrawy przez wieczność to jest piekło. No musi być moment, kiedy to się, no tak myślę. Ale to jest też wspaniałe, bo to pozwala nam być może właśnie się zbliżyć do siebie, kiedy my pozwolimy sobie. Nic nie ma złego w tym, że czasami się, nie wiem, potkniesz. No. Ja się tego długo uczyłam, ale ja po prostu chcę, no ty mnie tego nauczyłaś, na pewno na tym kursie jesteś cudem, że ja po prostu postanowiłam siebie nie opuszczać. I jak tam czasami ktoś do mnie pisze, to ja tak zawsze to zdanie przytaczam, mówię, po prostu proszę siebie nie opuszczać już nigdy więcej. Nigdy więcej. No, naprawdę. Ja to tam, wiesz, to jest takie, życie się zapętla, życie jest naprawdę przewrotne, magiczne, bo ten moment 3 lata temu, jak ja leżałam na tej podłodze i naprawdę mój pierwszy odruch właśnie był siebie skopać za to, że znowu ja sobie na to pozwoliłam, a już tyle wiedziałam i w ogóle.
I wtedy leżałam tam na tej podłodze z tą twoją książką, kompletnie nie znając ciebie, ani ty nie znasz mnie, nie wiemy o swoim, znaczy ja wiem, wiadomo o twoim istnieniu, bo, no bo jesteś Kasią Nosowską, ale też gdzieś, wiesz, 20 lat, w ogóle nie byłam, leżałam z tą książką i sobie tak, i naprawdę przyszedł taki moment, gdzie byłam zmęczona, sama, wycieńczona nie tylko tym, co się stało, ale kopaniem siebie już na tej podłodze. No tak, no. No i dosłownie położyłam się jakby sama obok siebie tam i powiedziałam, wiesz co, kochana, choćbyś ty już nigdy nie wstała stąd do ostatniego twojego oddechu, albo choćbyś do ostatniego swojego oddechu padała non-stop, to ja już ciebie nie opuszczę. Mhm. No ja mówię, no takie śluby sobie jakby złożyłam. No, i... No ja też. I mówię, no tak, i to tak mi mam zamiar. Mieć wyrozumiałość no, do tego wszystkiego. No tak, no kurczę. Nie wiem, jakoś tak, wiecie, też na przykład powiem wam, że ja prawie całe swoje życie mieszkałam w głowie. No wow. Moje ciało leżało, ono było jakby obce. Ja wiedziałam, że ja mam jakieś ciało, ono się przemieszcza, ono tam czasami tam, nie wiem, kocha się z partnerem, no coś tam, takie tam ciało, no łazi, przemieszczam się w nim, ale nagle spostrzegłam, że ja jestem tu, że ja jestem głównie w głowie, że jeżeli patrzę w lustro, to miałam tam wzrokiem twarz. W ogóle byłam w ogóle odcięta od ciała. Dlatego je trochę zmaltretowałam, muszę przyznać. Nie traktowałam go w ogóle z szacunkiem, po prostu jadłam źle, dużo jadłam, w ogóle masakra. Ja też. I nie lubiłam go. I ja się go wstydziłam. I po prostu patrzyłam na nie z obrzydzeniem. I powiem wam szczerze, że ono nadal nie doskakuje do standardów w ogóle takich współczesnej, pożądanej figury. Ale ja po raz pierwszy w życiu, ja je zobaczyłam. To był taki piękny moment w moim życiu. Możecie się tam śmiać, bo to dla niektórych pewnie z was brzmi jakieś w ogóle ogólnie to, co my mówimy, jakieś kocobalstwo totalne. Nie znam to. Ale, u nas nie ma to. Ale słuchajcie, ja pierwszy raz wyszłam, to było też, mówię, jak na skalę mojego życia, to niedawno, że słuchajcie, wyszłam z wanny i pomyślałam sobie, że ja spojrzę na nie, że ja po prostu chcę je zobaczyć. I wtedy też się trochę popłakałam, bo zobaczyłam. Ja zrozumiałam, że to jest moje ciało, że ja po prostu te nogi, mówiłam zawsze, mam takie grube nogi, albo jestem taka gruba, a potem nagle zobaczyłam, tak, one są duże, ale one mnie niosą, te nogi odpowiadają, one niosą ten cały ten ciężar, że to jest moje ciało, kurde, i ja teraz mam do niego jakąś czułość, ja wiem, że ono nie jest w ogóle idealne, że ono jest jakieś takie, no wiecie, wiem, że baby w internecie to w ogóle nie mają pieprzyków. Ja mam tego tak dużo, ale ja na się pewno sobie... mnie nie pokonasz. No stara, no patrz, zobacz. Już nie, mam takie... Ja mam więcej, możemy się zmierzyć. Tu nie, nie, nie. Ale patrzcie, że ja nigdy nie miałam takiej gładkiej skóry. Mówię, piszę w książce, zazdroszczę tego ludziom, ale to jest moje, Boże, te ręce tyle w życiu też niosły, nie wiem, no to przecież ja jestem, ten brzuch taki duży, ale on przecież tam dziecko mieszkało, że to jest takie, kurde, no. Niesamowicie to było piękne, że po 40 paru latach życia po prostu postanowiłam spojrzeć na swoje ciało w lustrze. Głupio brzmi, nie? Ale nie, ja miałam to samo. No. Ale no, to był odjazd. Powiedz mi, Kasiu, czy ty masz ładowarkę do iPhone'a? Nie, nie mam. Co to jest iPhone? Bo ja mam, słuchaj, ale mam na totalnie... inny powerbank, a inną ładowarkę, a już tutaj nam wysiada, a ja po prostu jeszcze bym nie a chciała... A może to jest znak? Nie. My już chyba trujemy ludziom bardzo długo. Ile my jesteśmy długo? A możesz jeszcze chwilkę, byś... ja mam jeszcze kilka takich fajnych pytań, tak bym nie chciała, żebyś ty poszła jeszcze. Tu jest jakiś czas, gdzie tu jest pokazuje jakiś czas. Wiesz co, kiedyś Facebook, Instagram po godzinie wyłączył, ale chyba daje nam fory dzisiaj. Ty może się nas boi. No boi się z nami zadzierać. Kochani, pobędziecie z nami jeszcze chwilkę? Słuchaj, ja mam totalnie krótki kabelek, więc no, nie wiem, daj, czy daj, to... No bardzo krótki. A, dobra, przepraszam, to w takim razie i ja... O, a poczekaj, zetnę cię. Chyba, że już naprawdę ty powiedz, jak już potrzebujesz iść i mamy stąd iść, to... A która jest godzina? Ile gadamy? Nie wiemy tego, nikt tego nie wie. Czas nie istnieje. Boże, ludzie, kochani, żeby ludzi... Może powinniśmy traktować nasze spotkanie jako biforek, a nie właściwą imprezę. Może ludzie mają jakieś sprawy na mieście. Słuchaj, jest piątek, jest impreza w ogóle u Nosowskiej. Nie wiem, czy słyszałaś. Pełną parą w ogóle. Woda gazowana z syfonu się leje. 2700 osób na imprezę zaproszone. Ty musisz mieć dużą chałupę w ogóle. Dobrze. A, kurka wodna, widzisz. No nie. Bo masz to samo co ja. A gdzie masz kontakt? Tutaj masz jakiś, czy nie? Nie, u mnie w domu nie ma kontaktów. Nie, no jaki kontakt?
taki, żeby dosięgnął mi tutaj do telefonu. A, czekaj, czyli przedłużacz. Przedłużacz na przykład. Bo wiesz, ja mam powerbank, ale on ma wejście na inną końcówkę. Mam, ale on nie przedłuży. Nie przedłuży. Poczekaj. I na przykład wepniemy go tam. Dobra. Sorry, kochani, no po prostu nie chcę jej puścić. Może mi wybaczy. Poczekaj. I co? Ale no i stać, jest taki mechanizm. Masz tutaj? Dobra, i się nie poddaje. Kiedyś to wiesz, byłoby mi głupio, w ogóle nie wolno, nie wypada w ogóle. Ale wiesz, przeczytałam takie dwie książki Nosowskiej. Ona mówi, ty pamiętaj, walczysz o siebie, czy coś takiego ona mówiła, nie? Czekajcie, kochani, czekajcie. Są poważne sprawy, naprawdę, po prostu takie specyficzne i trudne zmagania, natomiast no, nie dokładajmy sobie, no. No właśnie, dlatego wiesz, jak ja czuję się, pytam siebie, czy ja tutaj mam jeszcze zostać, poprosić ją, czy ja mogę w trakcie live'a poprosić o ładowarkę? Nie, nie wypada, nie, Ewelina, nie wolno. Tak, ale z drugiej strony przecież Państwo też swobodnie sobie mogą zdecydować, że mają sprawy już. No raczej. Wystarczy. Więc postanowiłam, że będziemy tu siedzieć do rana, tydzień. A Państwo niech sobie robią, co tam uważają, a... Proszę tutaj mikrofoni. A my se tu posiedzimy. Dobrze, to ja jeszcze tak. Kasiu, czy Ty jesteś w stanie tutaj przeczytać jedną rzecz, jakbym Ci dała do czytania? Nie lubię tak. Tak? No to ja przeczytam, ale to będzie lepiej, jak Ty byś to przeczytał. Ale który fragment? Ten końcóweczka, tutaj i tutaj. Sam koniec. Strasznie to długie jest. No masz taki piękny głos, dawaj. No nie. Chyba, no. Że naprawdę nie. Widzisz, to jest lekcja mówienia, nie widzicie? Czekajcie, bo Ciebie nie widać tutaj. Dobra, to nie ja. Czuję tego, Ewelina. Jest okej. Okay. Szanuję Twoje nie. Dalej się z Tobą kolegować. Ale to widzisz, kiedyś pewnie byś przeczytała wbrew, tak, nie? Już to bym są to te czytała, drobne rzeczy, tak. Nie? Dokładnie. No, a jakbyś chciała skończyć, to byś mi powiedziała tutaj i dla 2700 osób, że chcesz skończyć live'a? Myślę, że za chwilę powiem, że chcę skończyć, ponieważ ja chcę zapalić papierosa, a nie chcę ludziom mówić o tym. Papierosa. Nie chcę ludziom mówić o tym, że palę papierosy. Sobie, a ludzie wiedzą, wiesz co? Ja nie, bo ja nie chcę zachęcać, bo to jest okropne. To nie zachęcaj, ale sobie zapal. Przynieś ci papierosa? Ja mam przecież. No to przynieś sobie. Nie, dobra, ale trudno, wiecie co? Ej, no przecież słuchajcie. Jesteśmy Ustępnickie. Ustępnickie, my się w prawdę bawimy. A wiecie, to już jest jednak godzinka, nie? Podejrzewam, że jesteśmy dłużej niż godziny. Dajcie trochę popalić, no po prostu. No, zapal, kobieto. Malutko, ale i broń Boże, nie róbcie tego. Nie róbcie. To nie jest zabawa dla wszystkich. To jest tylko dla wybranych. Tak. To ty sobie zapal, a ja przeczytam. Czekaj, bo nie mogę zapiąć tutaj. Czekaj. Dobra. Końcówka książki, ale nie live'a. Myślę, że za życia służymy sobie nawzajem i jesteśmy sobie naprawdę potrzebni. W najczarniejszej godzinie zawsze pomagał mi człowiek. Pomogło mi zupełnie nieświadomie wiele i wielu z Was. Dlatego chciałam, żebyś to Ty przeczytała, no ale okej. Drugi człowiek potrafi nas podtrzymać, czasem nawet ponieść. Każdy z nas zawsze ma przy sobie zestaw do udzielania pomocy. Każdy z nas przeżywa swoją codzienność, która opowiedziana staje się przesłaniem dla pozostałych. Są pośród nas ludzie, którzy uczą, choć nigdy nie nazwali się nauczycielami. Ich spokojna i przeważnie cicha obecność sprawia, że odnajdujemy spokój i ciszę w sobie. Mówią do nas, a ich głos dźwięczy na wysokości naszych uszu. Nigdy nie dochodzi z góry. Pokazują nam, jaki piękny jest powrót do domu, do siebie, w przeciwieństwie do tych, którzy pozwalają nam wierzyć, że jesteśmy z natury bezdomni i proponują miejsce w przytułku. Wow. Dziękuję, bo jesteś taką osobą. Nie, to właśnie ty jesteś taką osobą. Piąta. A i państwo są, no bo... Umiesz przyjmować komplementy, czy tak, jak to u siebie wygląda? No bo tak, umiem przyjmować, umiem przyjmować komplementy, natomiast mówię... A ciężko ci było, będąc znaną osobą? W życiu? Mhm. No tak, no bo jestem nieśmiała, więc jakby... No, a też, no mówię, no... Nie umiałam sobie radzić tak naprawdę z tak zwanym przykrym komentarzem. Był bardzo długi taki czas, że ja po prostu gasłam, ponieważ jak ktoś mówi do mnie, ty beznadziejna, to było potwierdzenie tego, co ja myślę na swój temat, więc ja lądowałam jeszcze niżej w tym takim samopoczuciu i stosunku do samej siebie. To było, no to były całe lata. No, poza tym tak naprawdę no, ciężko jest być na scenie przed ludźmi, kiedy ma się taki stosunek do siebie, kiedy jest się takim jakby przykurczem jednak trochę emocjonalnym, więc jakby, no powiem szczerze, że to jest jakiś paradoks, że jestem piosenkarką. I że tak znaną i tak, no,
Właśnie to jest, no dobrze, no to już pójdźmy do tej piosenkarki teraz, no. Już nie będziemy długo siedzieć, a czekaj, ja ci powiem, która jest godzina, ja wiem, ile my siedzimy, 21:37. Instagram się nas boi. Ja chciałam powiedzieć, że nas lubi, ale chyba wybieram to, co się boi. A może my sobie wyobrażamy, że jesteśmy na Instagramie, już dawno nas tam nie ma. Może nas tam nie ma, nie? Czy ty zawsze wiedziałaś, że chcesz być piosenkarką? A skąd? Nie, nie, nie. No właśnie, wróćmy do tej, pobądźmy trochę w tym artyzmie, w kreatywności, bo to jest takie, wiesz, czasem ja miałam takie przekonanie, że po prostu to albo wiesz, jak masz 5 lat, albo w ogóle tego nie masz, a nie wiedziałaś, tak? Nie. Nie, nie, absolutnie nie. Nie marzyłaś o tym jako dziecko? Nie marzyłam o tym, ja lubiłam chyba śpiewać, no jakoś tak się to złożyło, nie wiem, chyba musiałam to lubić, skoro na przykład zdarzyło mi się w przedszkolu na jakiejś tam choince coś tam zaśpiewać. Ale miałaś takiego bakcyla, czułaś, jak byłaś dzieckiem albo rodzice twoi czuli, że o wow, Kasia ładnie śpiewa, nie, lubi nie, śpiewać, nie, nie, zabierzemy ją na lekcję śpiewu? Ale skąd? Moja mama była totalnie zdziwiona, w ogóle cała rodzina, ojciec, wszyscy. W rodzinie, kiedy zaprosiłam ich do Domu Kultury na pierwszy koncert, taki z zespołem, to nie był Hej, to był zupełnie jakiś inny zespół, że ja będę występowała. I oni przyszli, ale wiedzieli, że ja coś tam gdzieś chodzę na jakieś próby, ale co jakieś wygłupy. W ogóle traktowali to jakiś, nie wiem, jako jakiś przejaw, nie wiem, może dojrzewania po prostu, że jakiś sobie znalazłam świat. I jak przyszli, to moja mama po koncercie powiedziała, no do głowy by mi nie przyszło, że ty śpiewasz. Niesamowite. No, także nie. Na komunii właśnie, jak, po tej komunii, rok później poszłam już wreszcie do komunii naprawdę i tam rzeczywiście sama się zgłosiłam do śpiewania Alleluja, dlatego że to też ja sobie tak jakby narzuciłam jakiś rodzaj takiej pokuty, ja jakby chciałam po prostu tym razem zrobić to tak, żeby już wreszcie wszyscy byli ze mnie zadowoleni i żeby mi wybaczyli ten koszmarny, tę wtopę z tamtą komunią. Więc się zgłosiłam do śpiewania Alleluja i to było niesamowite, bo ja wtedy tak strasznie już chciałam się starać, żeby mi wybaczono ten grzech straszny, że ja pamiętam, że ja śpiewałam najpiękniej, jak potrafiłam. I naprawdę chciałam to zrobić pięknie. I słuchajcie, właśnie wtedy po raz pierwszy dotarło do mnie, ktoś powiedział, właśnie staliśmy tam, robiliśmy zdjęcia pod kościołem, tam jakieś tam przy parku i tak dalej. Różne rodziny stały, robiły tam fotografie i taka jedna pani podeszła do moich rodziców i powiedziała: Państwa córka tak pięknie śpiewała Alleluja, że płakałam. Wow. I to było takie, no, że ktoś powiedział, że ja coś pięknie robię. Więc ja byłam taka jakaś wow. Ale to nie na tyle, żeby po prostu to zaowocowało tym, że się zapisałam do chóru szkolnego, bo pani powiedziała, że ja pięknie śpiewam, czyli o Boże, ja coś robię dobrze, to w takim razie jak był nabór, pani od muzyki stworzyła chór, no to się zapisałam do chóru, bo ta pani powiedziała pod kościołem, że ja ładnie śpiewam. No więc zapisałam się do chóru, potem się zapisałam do innego chóru już jako, tam nie wiem, 16-latka czy 15-latka, 16, do chóru Politechniki Szczecińskiej, też właśnie cały czas wiedziona tym wspomnieniem, że ja ładnie śpiewam. Tym bardziej, że do tego chóru Politechniki było się bardzo trudno dostać, a ja po prostu poszłam na takie jakby przesłuchanie i się okazało, że się dostałam. Więc to był drugi dowód na to, że ten pan słynny, ten pan Szyrocki, ten szef tego chóru po prostu przesłuchał mnie i stwierdził, że on nie może do tego prestiżowego chóru zaprosić. No to był odjazd jakiś. I też mojej mamy, mamo, dostałam się. Ona mówi, jak to? Bo to jeszcze było przed zespołami z kolei, no. Więc ona jeszcze nie wiedziała, jak to? No a jak wylądowałaś w zespole właśnie? Jak już miałaś takie marzenie, okej, ja chcę być piosenkarką i ja znajdę zespół i będę śpiewać? Nie, no poznałam właśnie w tym chórze, poznałam takiego kolegę, który chodził do chóru i on już śpiewał w takich szczecińskich zespołach. Ale nie, to było później. Czyli tak naprawdę pojechałam, mając 15 lat, na ochotniczy chówiec pracy do NRD. I to też była magia, bo no, nie chcę się tego, bo nie chcę zawracać wam dupy. W każdym razie naprawdę to było niby przypadek, a jednak chyba nie ma przypadku. I pojechałam na ten ochotniczy chówiec pracy zrywać jabłka pod Poczdamem i to była gratka, bo to było w czasie roku szkolnego i tam były takie grupy z różnych szkół w szkole w Szczecinie. I poznałam tam chłopaka, który był z technikum chyba łączności i on był punkowcem i już grał na gitarze w zespole punkrokowym. I ja się trochę tak w nim podkochiwałam na tym OHP i tak jak mi się podoba, myślałam sobie, wow, jaki odjazdowiec, Boże, on gra na gitarze.
I on mi opowiadał właśnie i taki ten. Ja tego słuchałam, takiej muzyki, natomiast Boże, poznałam kogoś, kto to robi. I on mnie kiedyś po powrocie do Szczecina zaprosił na próbę. Powiedział, przyjdź na próbę, zobaczysz. Przyszłam na próbę i tak siedziałam na tej próbie, taka zawstydzona. Oni we trzech grali i powiedzieli, ty, a może coś tak rykniesz do tego mikrofonu? A ja tak, ale jak? Ja w ogóle nie, ja nie umiem. No weź po prostu, musisz się drzeć. I nie wiem, co się stało ze mną wtedy, że ja to zrobiłam. Kurde, odważyłam się. I to było tak miłe, że zamknęłam oczy, zacisnęłam je i zaczęłam tam się nadzierać, a oni, im się to spodobało. Ja nie dość, że w tych pod zamkniętymi powiekami czułam się tak dobrze, że to jest jakiś taki świat, którym ja się dobrze czuję. A oni jeszcze powiedzieli, ale super, bo wtedy mało dziewczyn śpiewało, w ogóle w Szczecinie to w ogóle. I nagle wtedy poczułam, że Jezus, jak ja bym chciała tak w zespole. Wow. A potem się szybko rozeszło, że jest dziewczyna, która śpiewa tak jakoś inaczej. No i nagle wiele zespołów w Szczecinie mnie zapraszało. I bluesowy, i hard rockowy, i ten. No i też Piotrek Banach między innymi zaprosił mnie do pierwszego takiego jednego swojego, to znaczy nie jego pierwszego, tylko do zespołu, który stworzył wcześniej, a potem już powstał Hej, no więc tak to było. Wow. Dobrze, to takie moje pytanie, wiesz, takie na przykład... Jak tworzysz piosenkę, czy jak tworzycie piosenkę, to jak ona do Ciebie przychodzi? Czy Ty słyszysz melodię, czy słowa do Ciebie melodię przychodzą? Melodię słyszę, tak. Melodię, tak? Zawsze najpierw melodię. I na przykład, czy jest to takie coś, czy jest to taki proces, że ta melodia odwiedza Ciebie, czy Ty może siadasz i tworzysz taką przestrzeń, czy idziesz na stację, tworzysz przestrzeń i Ty szukasz jej, czy może czasem jest tak, a czasem tak? Nie, mam wrażenie, że to jest, że ja po prostu biorę słuchawki na uszy i słucham tak zwanego, tego co chłopaki grają, no podkładu. Aha. No i po prostu to przychodzi. I ja myślę, słowa przychodzą? Nawet nie słowa, najpierw melodia. A potem do melodii piszę dopiero słowa. No. Czyli oni sobie coś grają, oni ci to dają, ty słuchasz i ty łapiesz do tego melodię, tak? Łapię do tego melodię, a ciekawe jest to, że ja już na tym etapie mniej więcej wiem, o czym będzie tekst. Nie wiem dokładnie w szczegółach, ale wiem, jaka jest jego aura. No. Czy to będzie takie śmakie, czy owakie, ale już wiem mniej więcej. Ja tak jakby, nie wiem, jak to określić w ogóle, ale takie mam poczucie, że wraz z melodią przychodzi też aura opowieści. Niesamowite. No. A czy są takie momenty, gdzie ci się łatwiej tworzy albo trudniej? Czy jest jakaś taka przestrzeń, która sprawia, że ci to przychodzi łatwiej? Często się mówi, że dużo artystów, zwłaszcza piosenkarzy, tworzą bardziej w smutku, w cierpieniu. Czy masz takie przestrzenie, gdzie na przykład właśnie jak jest ciężko w twoim życiu, to ci łatwiej pisać? Albo jak, no dużo artystów mówi, że jak wszystko jest dobrze, to ciężko im z piosenką wyjść. Miałeś coś takiego? Ja mam wrażenie, że u mnie takich momentów, kiedy było przez dłuższy czas znakomicie, to po prostu nie było przez wiele lat. Więc jakby nie było za bardzo możliwości, żeby opisać jakieś super fantastyczne, dłuższe okresy swojego życia. Natomiast rzeczywiście, ja nigdy nie miałam poczucia, że jakoś świetnie potrafię to robić, więc jakby wydawało mi się, czułam, że ewidentnie łatwiej jest mi opowiadać o sytuacjach tak zwanych trudnych, o trudnych momentach w życiu człowieka, moim albo w sytuacjach, które widziałam, obserwowałam, które wydawały mi się inspirujące. One zawsze były raczej takie właśnie z haczykiem, typu, że nie do końca sympatycznie. To mi się łatwiej opowiadało, ale bardzo zawsze pragnęłam kiedyś dostąpić zaszczytu, albo nauczyć się, albo umieć napisać coś takiego naprawdę, takiego, co dodaje otuchę, albo na przykład jest jakieś takie po prostu ciepłe. Bez tego takiego rodzaju jakiegoś takiego, nie wiem, niepokoju, czy jakiegoś tam smutku, czy czegoś. No i cały czas czekam na ten moment, tak naprawdę. Mam wrażenie, że już parę razy próbowałam, napisałam taki tekst do mojego syna. Wydaje mi się, że on jest taki właśnie już jest ciepły i pozytywny, ale to się późno pojawiły takie teksty. A wcześniej, tak samo jak wcześniej mi się wdało, że mogę pisać tylko wieczorem. No właśnie, albo chciałeś zadać, czy masz takie momenty? Że wieczorem, że tylko wieczorem, bo w dzień, jak można w dzień tworzyć. Ja też tak miałam, nie rozumiałam ludzi, jak weszła ta moda na wstawanie o 5 rano, ja mówię, ja w ogóle nie mogę wylądować, ja muszę, u mnie być ciemno, wszyscy śpią, ja wtedy myślę. Tak, więc myślałam, jestem sową, jestem sową, tak mi się wydawało. Ale potem gdzieś właśnie w jakiejś takiej książce, która tam opowiada o rytuałach różnych osób zajmujących się pisaniem, przeczytałam, że właściwie we wszystkich tych ich opowieściach pojawia się ten temat, że siadasz rano
Tak. Praca, że to jest po prostu, to jest twoja przestrzeń. Czyli nie, że będziesz mulić przez cały dzień, nic nie robić, bo wieczorem. No nie, nie, nie. Jeżeli ty chcesz pisać, to masz dzień cały. Każdy moment jest dobry. I ja naprawdę zaczęłam po prostu wstawać rano, robię sobie kawkę i siadam. I niestety nie mam miłych informacji, że to jest po prostu, tylko robię tak rękaw i mi to wszystko wypada. No, chciałam właśnie o to zapytać. No nie, to jest, często ty mówisz, że ja wysiaduję, ja czekam, ja myślę, ja chodzę, nawet jak wtedy idę do toalety, jak już jestem w takim trybie, to ja cały czas jestem z danym fragmentem melodii albo z całą piosenką, ja czekam, myślę, szukam. Szczerze powiedziawszy, gdyby, ja usuwam wszystkie notesy, bo ja najpierw piszę, siedzę ręcznie, a dopiero potem przepisuję jakąś tam, którąś z kolei wersję do komputera, żeby zobaczyć, bo wtedy jakoś tak mam wrażenie, że to ładniej wygląda na tym piśmie takim drukowanym. Ale to już jest któraś z kolei wersja, natomiast te wszystkie próby, ja wyrzucam te notesy. O, oh, wow. Dlatego, że ja nie chcę, żeby, nie wiem, mojemu synkowi przyszło kiedyś, jak go przyciśnie i nie będzie miał żadnego hajsu, jak będzie miał 50 lat na przykład, i że weźmie taki notes i powie jakiemuś sponsorowi, powie, panie, mam tutaj takie matki, zapiski, pan to może chce kupić? A on powie, jasne! No nie. Nie. Nie chcę, to żeby... To sobie chłopak zarobił przynajmniej. No, trudno! Trudno co robić. No, trudno co robić. Niech on sobie jakoś inaczej to ogarnie, bo ja nie chciałabym nigdy, żeby ktoś widział ten proces. On jest naprawdę brzydki, no. No, ale to jest ważne, bo wiesz, czasem naprawdę, czy to jest właśnie pisanie, to jest super, dziękuję, że to mówisz, bo czy to jest pisanie właśnie muzyki, czy to jest malowanie obrazu, czy to jest w ogóle jakaś inna twórczość, to czasem my myślimy po pierwsze, że ona przyleci do mnie w idealnym momencie i w ogóle przepłynie bez w ogóle żadnego wysiłku, wyląduje gotowa, idealna od razu za pierwszym razem, prawda? No, ja pamiętam, jak ktoś może kiedyś... są tacy, no, myślę, że tak Agnieszka Osiecka mogła być taką osobą. Pan Młynarski również, że to były tacy ludzie, którzy po prostu mam wrażenie, że oni byli słowem, że tam, myślę, że tam mogła być ta lekkość, że to był po prostu taki talent, że na sobie siadali, bo jest genialny fragment, no, ale to nie no, ja. No ja myślę, że pewnie ty też miałaś nie jeden taki fragment, który po prostu przyleciał tak naprawdę bez wysiłku, podejrzewam. Ja mam takie momenty w jakiejś swojej mini twórczości czasem, że czasem po prostu to przyleci i siada lekko, ale większość to jest właśnie też zapiski, ja też mam kartek mnóstwo, które później też wyrzucam w jakichś takich przeróżnych. Tak, ale ja mam wrażenie, że rzeczywiście czasami pojawia się na przykład słowo albo nie wiem, przychodzi mi zdanie i też mam wrażenie, że to jest jakby, mam wrażenie, że mną pisze tak, coś. No, no, to jest takie piękne uczucie. Ale nawet czasami w książce, że tam siedziałam, pisałam, a potem nagle patrzę i czytam, tak potem już jak chciałam sprawdzić, jak to wygląda już tak w książeczce, i myślę sobie... To ja to napisałam. No, że... Ale kiedy? Jak to się w ogóle stało? Dlaczego tak? I tego nie wiem, no to chyba jednak to jest... Ale ja wierzę w to, że to nie jest przestrzeń, jeżeli istnieje jakaś przestrzeń, z której to wszystko pochodzi, że to nie jest dla wybranych. Właśnie to jest moje kolejne pytanie, nie bo jest. Często my tak myślimy nie, nie, i nie. mówimy, hej, to jest dla wybranych. Nieprawda. Ja też nie myślę, że to jest dla wybranych. No, choć mi do artyzmu i twórczości brakuje wiele i daleko bardzo, natomiast ja jako młoda osoba gdzieś, no ja naprawdę totalne beztalencie, no nic kompletnie nie umiałam, tak siebie widziałam oczywiście i do głowy w ogóle, a już do głowy by mi nie przyszło, że ja będę gdzieś na przykład pracować poprzez w ogóle mówienie, bo ja nie umiałam się wysławiać, byłam cichą osobą, byłam zawsze gdzieś zamknięta w sobie, nawet początki, to takie jąkanie wręcz praktycznie, naprawdę i ja naprawdę gdzieś, no... Ja się spotkałam z tą przestrzenią, ona mi bardzo pomaga i znowu są dni, gdzie mi to płynie i czasem po prostu naprawdę się zastanawiam w ogóle, skąd to przyszło, to kim to jest w ogóle ta kobieta, gdzie jest Ewcia, a czasem są takie momenty, że ja potrzebuję naprawdę wypocić to, tak, no i jak ktoś kiedyś powiedział, no ja lubię, kiedy wena przychodzi naturalnie, ale tak między innymi, między 11 a 13 siadam, żeby ona tam przyszła, że ten balans między, że czasem to będzie jak pójście do pracy. Ale też na przykład bardzo jakby tutaj pojawia się tak zwane dbanie o siebie, że jeżeli ja naprawdę wiem, że to nie jest ten dzień, bo my czasami czujemy, to nie jest ten dzień, to ja po prostu odpuszczam sobie i mówię dzisiaj nie, no po prostu i nie ma znaczenia, że termin, że ktoś czeka, po prostu nie. Ja też chcę szanować ten proces, czyli po prostu mówię sobie, dzisiaj lepiej będzie, że ja na przykład się zdrzemnę, że ja pójdę spać, bo jestem dzisiaj jakoś zmęczona albo nie wiem, ten był...
taki jest, mówię, taki, taka jest aura dnia, powiedzmy, że lepiej znacznie będzie, że ja, nie wiem, pójdę w dzień się przespać, albo poczytam książkę, albo, nie wiem, pójdę z psami na spacer, no robię cokolwiek innego, czyli odstąpię od biurka. Naprawdę czasami trzeba też umieć to rozpoznać, że po prostu my nie musimy się forsować na siłę. Trzeba po prostu spokojnie, dzisiaj nie, nic się nie stało. No, taki balans, nie? No. A myślę, że taką wesołą właśnie twoją twórczością, a wracając jeszcze do tamtej rozmowy, są twoje książki jakby, są już... Są... Weselsze są, nie? No, weselsze. Że są taką, no może jakąś piosenkę nagrasz, wiesz, o byciu cudem do odkrycia, nie problemem do naprawienia. To byłaby bardzo wesoła. No, ale no właśnie to jest, no mówię, dla mnie to jest, jest wyższa szkoła jazdy, żeby znaleźć słowa takie, które będą akuratne na tego rodzaju przekaz, no. To już jest naprawdę... To czekaj, niech ta melodia najpierw przyjdzie, to później słowa przyjdą. A może, no. Czekaj, ja składam zamówienie, czy jesteśmy w stanie taką wesołą piosenkę tutaj dla Kasi wysłać, poprosimy tutaj o przesyłkę. Kochana, potrzymałabym Ciebie długo jeszcze, pytań mam mnóstwo, ale jest późno i dziękuję właśnie. Ci tak bardzo za Twój czas. Tak o Boże, naprawdę. Prawie 2 godziny. I Wam, kochani, dziękuję. Państwo się nie gniewają, kończymy. Powiedz, czy jest coś, co byś chciała powiedzieć, o co ja Ciebie nie zapytałam na sam koniec, albo w ogóle co byś nam chciała na koniec powiedzieć? Ja Tobie z całego serca dziękuję. Ja dziękuję bardzo, za tak naprawdę. Dużo czasu i taką obfitość w ogóle. No, ja chciałam powiedzieć, że po prostu... Właściwie nie wiem, liczę na to, że nie muszę nic mówić, a że wy jakoś tak wszyscy tam po prostu no naprawdę po prostu jesteście, nie muszę was znać, ani nie muszę wiedzieć, ani nie muszę na przykład usłyszeć, nie jestem wcale wspaniała, bo dzisiaj wydarłam się na, nic takiego, to nie jest w ogóle istotne, po prostu, kurde, no. Ja was wszystkich zwąchuję, bo my mamy taki sam wszyscy zapach tam gdzieś głęboko w sobie. My jesteśmy po prostu, jesteśmy ludźmi, no kurczę, to jest coś, że jesteśmy ludźmi. No, i chciałabym po prostu powiedzieć, że może wam się ta książka gdzieś tam napatoczy, może zechcecie ją przeczytać, ale jeżeli na przykład chwycicie ją do ręki i stwierdzicie, że nie, to w ogóle nie jest dla mnie, to może na przykład pomyślcie o kimś, kto... Może myślicie, że dobra, to jest w ogóle nie mój klimat, ale może na przykład jakaś ciocia albo jakaś koleżanka, że może wyczujecie, że dla niej to byłoby na przykład w tym momencie miłe przeczytać taką książkę, to wtedy po prostu podzielcie się, nie wiem, albo coś takiego, bo ja myślę, że może się komuś po prostu przydać. A ogólnie to miłego piątku, cudownej soboty, wspaniałej końcówki roku. 2020 ten pełen wyzwań i przedziwny się zaraz skończy, zaraz będzie 2021, nie takie numery przeżywaliśmy, nie takie numery człowiek potrafi ogarnąć i znieść, jesteśmy siłaczami, tak uważam, naprawdę, także wszystkiego co najpiękniejsze. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję Ci, Kasiu, z całego serca za ten piękny czas i za tak dużo tego czasu. Kochani, Wam też dziękuję. Łapiemy się, nie wiem jakim cudem Instagram po godzinie nas nie wyciął, to jest fenomen po prostu. My Ci, nas tam nie ma. Naprawdę. My sobie wyobrażamy tych Państwa, którzy są. To jest nasza wyobraźnia. To jest potęga wyobraźni, kochani. Pa, kochani, dobranoc. Pa.